Bonjour mes amis, bonjour Ligue 1, jak napisał Michał właśnie na czacie. Pozdrawiamy wszystkich koneserów Ligi Francuskiej. Bardzo mi miło, ci sympatyczni trzej dżentelmeni w studiu, to ciągle sprawdzający swoje notatki od godziny, go tak widzę, że notuje jak przed ważnym egzaminem. Igor Lewziuk. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Dzień dobry, Girondin Bordeaux. Rafał Dębiński. Bonjour. Kanał Plus Sport. Bonjour. Dzisiaj już znów po cywilu, znów się nie potrafił zachować. Oraz Michał Bojanowski, który wpadł w ostatniej chwili, cały czas przymierzał jedną, dla drugą, piątą koszulkę dla Courage'u. Dla Terriera. Dla Martena Terrier, który doznał... że ma tylko rozmiary dziecięce wymyśliłem sobie, jakie były sklepy francuskie takie dziecięce. Le petit bateau. Tak. Petit bateau, tak. Mały stateczek. Ale tego nie widać, że ta koszulka jest taka strasznie mała na ciebie. Ale nie wstawaj. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj rozpoczniemy, dzisiaj wszystkie możliwe rubryki puścimy w magazynie Bonjour Ligue 1. Ale zaczniemy bardzo nietypowo, naprawdę, bo zaczniemy od bułki z Messi. Bułka z Messi, czyli to są pytania z sali, pytania od was, pytaliście o parę rzeczy i chciałbym was zapytać, drodzy panowie, bo to akurat tak ładnie pasuje nam na początek. Rafał z Lublina pyta, co z transferami w tym okienku w styczniu w lidze francuskiej. Czy takowe będą w ogóle możliwe? I nie mówię tutaj na przykład o Dejanie Lovrenie, który już się zmaterializował, czyli piłkarz, który po 9 latach wraca do Olympique Lyon, ale myślę tak bardziej, tak szerzej. Innymi słowy, to ja poszerzę pytanie, czy to, że lada moment po Mistrzostwach Świata prawdopodobnie Anglicy pójdą na zakupy, sprawi, że Francja też zacznie sprzedawać, a zaraz potem kupować. Znaczy to, jeżeli Anglia faktycznie przyjdzie na zakupy do Francji... A jest to możliwe, wtedy część tych pieniędzy będzie reinwestowana. Oczywiście, że tak. No bo dlatego, że trzeba będzie ten zespół uzupełnić, skoro zostanie osłabiony. Natomiast są takie zespoły, które nie będą chciały teraz sprzedać. Ich na to stać. Dam przykład, przykład Rennes, który już latem miał znakomite oferty za Martina Terriera, który, jak wiemy, teraz odniósł wczoraj bardzo poważną kontuzję. Podobno sięgające 55 milionów euro, a inni twierdzą nawet 70 z Anglii, nie wiadomo skąd, prawdopodobnie z Newcastle, i powiedzieli nie. Więc to też zależy, jaki klub. Niektóre kluby stać na to powiedzieć nie, ale większość klubów na to nie stać. Więc będą transfery. Niektóre kluby, bez względu na to, czy kluby angielskie będą aktywne, czy nie, i tak chcą się wzmocnić. Myślę o Marsylii, no bo Marsylia ma kontuzjowanego Arita. Odejdzie pewnie Guendouzi. Nie wiadomo, co z nim będzie. Chociaż chyba bardziej jest zainteresowanie, ale jednak transfer chyba jest szykowany raczej na lato. No ale gdyby był teraz. Odszedł Gerson do Flamengo w ubiegłym tygodniu, wreszcie. Tak, no dzisiaj potwierdzone. Tak, więc tym bardziej... Odszedł Suarez, który był niewypałem, tak, ale to nie sprawdził się. Dlatego mówiliście o trzech już piłkarzach. Dlatego mimo, że nie ma Ligi Mistrzów, no to ta kadra jest za wąska, by... zrobić ten cel, który chcą, czyli podium przynajmniej, prawda? A więc Liga Mistrzów. Igor, ty spodziewasz się transferów w górze tabeli? Mówię transferów nie out, a in do klubów. Tak, patrzę właśnie na PSG, na pierwszy zespół z tabeli, to tam chyba trener Galtier powiedział, że jak nie będzie odejść, to absolutnie nie będzie, nie będzie potrzeby, żeby kogoś sprowadzać. To chyba jest w porządku, bo kadra jest na tyle wyrównana, chociaż patrząc na ostatni mecz i ten ich środek pola, to... obrony też jest... Na środku obrony też jest problem. Ale to jest temat na oddzielny program. No, to zaraz, ale słuchajcie, ale ja patrzę na właśnie środek pola, co było kluczem, jeżeli chodzi o porażkę w ostatnim meczu. Ja bym wolał Renato Sancheza niż Fabiana Ruisa. Czy ale każdego. Ja wiem, tylko mi chodzi o taki typ zawodnika, że jednak dynamika do niesienia fortepianu niż do dźwigania, bo dźwigania to są trzech, czterech panów innych. No i zapytam jeszcze ciebie, Michał, co ty uważasz? No ja myślę, że w dole będzie się dużo działo. Myślę, że takie drużyny... Pamiętajmy, że to jest ten nietypowy sezon, kiedy więcej drużyn spada niż awansuje, bo liga jest zmniejszona. Strasburg, myślę, że na pewno tam są potrzebne, ale tam chyba bym zaczął od zmiany trenera. Bo to już nie idzie w dobrą stronę. Ale z drugiej strony... A ja bym bardzo chciał, żeby nie doszło do zmiany trenera i żeby się utrzymał. Ale wierzysz w to? Tak. Wierzysz? Bo patrząc na statystykę... Ale patrząc nawet na... Tylko skończył ten ostatni mecz. Oni naprawdę byli lepsi. W tej drugiej połowie... Ale przegrywali 0-2. No tak to w tym sensie to jest. Jest takie prawo serii. Czasami jest to niewytłumaczalne, że
Zaczynasz, grasz dobrze jeden, drugi, trzeci mecz i przegrywasz. No naprawdę. Ale posłuchaj, oni mają takie prawo serii na 17 kolejek, słuchaj, jedno zwycięstwo. Jedno. Ale, no dobra, ale może jednak kiedyś to się zmieni. No, zmiana oby nie trenera, w drugiej lidze. Ale nie, posłuchaj, zmiana trenera nie jest żadną gwarancją, że ale będzie oczywiście, lepiej. To jest tak udowodnione statystycznie. Tak. Więc oczywiście, natomiast jak tak będą dalej, a nóż się, a może się teraz mają trudny mecz, chyba z Marsylią, tak mi się wydaje. Tak, chyba i tak. Tomek, i czytałem o trzech ewentualnych wzmocnieniach w drużynie właśnie, której przywdziewasz trykot i uwaga, między innymi na środku obrony. Nie wiem, co dlaczego by to oznaczało? Ale tam to by oznaczało, że co? Tom pan Niko Paluaby miał problem o miejsce w składzie. Że szukają drugiego do Nikolasa Paluaby. A to ciekawe, bo akurat obrona to w nont jest dość dobrze zabezpieczona. Ja też tak uważam. Niko Paluaby wystarcza za całą linię defensywną. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o te duże kluby, no to tak jak Rafał mówił o Marsylii i Monaco. Szczególnie jeśli chodzi o środek pomocy, bo Jean-Lucas nie gra i już nie będzie grał raczej. Został odpalony i w tym momencie masz Fofanę, masz Kamarę i Matazo, który się średnio sprawdza. Tak. I jest problem. Problem jest w środku pola, tak? Znasz kogoś takiego jak Patrici? Patrici? Tysiąc łapek w górę i Bojan wstaje. Dobra, challenge accepted. Sprawdzam was w takim razie, czy tak się ale czy to wiesz, tak trzeba się zgodzić na to. Patrz, nie ma. To już przepadło. To nie jest taki, że zakład, że wchodzę w to. Już to wszedłeś. Dobra. Już zostałeś to wrzucony. No i jeśli chodzi o Monaco, no to oczywiście środek obrony, bo Ben Łabadiaszil za chwilę robi wylot. Ben Łabadiaszil dzisiaj będzie bohaterem naszej rubryki, możemy, więc do tego sobie wrócimy, bo on będzie w rubryce. Uwaga, talent. Rozpaczliwie próbujemy sprzedawać talenty, które lada momentu odchodzą. Unai, teraz Badiaszil. Ale jeszcze jedno, no bo o tym dole tabeli, jak sobie patrzymy historycznie, no to jednak te zespoły, które miały kłopoty, no to starały się ratować, co mogły w styczniu. Często się to kończyło fatalnie, tak było Saint-Étienne rok temu, narobili transferów i tak spadli, więc tutaj się będziemy pewnie tych ruchów mogli spodziewać. Bartek z Gdańska napisał, Strasbourg z Lens. Pozdrawiam, to jest najbliższa kolejka. To czyli też. I właśnie będą ruchy, to znaczy jeśli dojdzie do sprzedaży Unaiego, to na pewno będą duże środki przeznaczone w Onze. Tak. Na pewno na wzmocnienie. No i jeszcze jest też drugi Bufal, więc może ich on ma 40 milionów. Też byli teraz przed meczem. Na razie Onze ma inne kłopoty. Tak. Jak wiemy, dzisiaj, może jeszcze tego nie wiecie, dzisiaj do klubu weszła policja. Policja skarbowa tym razem. Co prawda prezes klubu Onze ma kłopoty natury obyczajowej, ponieważ tam on ma zarzuty związane z molestowaniem swoich pracownic w klubie, nie jednej wcale. Natomiast dzisiaj weszła tam policja skarbowa i szukają kwitów, papierów na nielegalne powiązania właścicieli klubu z pewnymi grupami menedżerskimi. No, chodziłoby prawdopodobnie o jakieś wyprowadzanie pieniędzy na jakiejś lewiźnie. Oni, Angers oraz Saint-Étienne. To są te dwa kluby. Jak widać, jak nie idzie, to nie idzie. To jedni już są na końcu, jedni są na końcu pierwszej ligi, drudzy są na końcu drugiej ligi piłkarskiej. Uwaga, teraz nastąpi ważny moment. Puszczamy dżingielek 1, 2, 3. I zobaczymy, co się stanie. Hubert. Hubert. Cieniaczek. Hubert postanowił się zabezpieczyć. Shakiriego wymienił na Eliasa Benseguira, który trochę w tej lidze pogra. Właśnie zagrał drugi mecz. Właśnie zagrał dopiero drugi mecz w Ekstraklasie i rzeczywiście zagrał dobrze. Spójrzmy na wyniki ostatniej kolejki. Ta kolejka była grana przedwczoraj i wczoraj. 1 stycznia już wieczorem dostaliśmy danie główne i danie, o którym sobie za moment powiemy, czyli Lens, Paris Saint-Germain, mecz wicelidera i lidera Ekstraklasy. Spójrzcie na koszulkę Przemka Frankowskiego, który jest na zdjęciu. Oni wystąpili, mówiłem o tym w Mocy Futbolu, to jest specjalny komplet strojów, zawsze szykowany rok w rok w grudniu na barburkę, na początek grudnia. To są takie barburkowe koszulki i herb klubu Lens, ten na środku, ten nad znaczkiem Pumy, to jest też, nie wiem, prawdopodobnie pierwszy herb klubowy zespołu Lens. No i oni raz w roku zakładają te stroje i właśnie przypadło na mecz, te złote koszulki właśnie przypadły na mecz z Paris Saint-Germain i gra była rzeczywiście jak złoto. Tyle o wynikach, a teraz już powiedzmy sobie, panowie, o meczu kolejki, na nim zatrzymamy się dłużej. Wicelider i Paris Saint-Germain. Wielki to był mecz, nie zapomnę go nigdy.
rzadko się zdarza, że w L'Équipe, żeby spotkanie dostawało 6 gwiazdek w skali 6-stopniowej, a tak było w tym przypadku. Już wiemy, że drużyna Paris Saint-Germain nie zrealizuje jednego ze swoich pomniejszych celów, to znaczy zdobycie tytułu mistrza Francji bez choćby jednej porażki w sezonie. To już się nie udało, Paryż przegrał. I co tutaj dużo gadać? Jak sobie myślę, tak trochę reasumując, to mam uwagę taką. Sam talent na szczęście nie wystarcza. Serce i zaangażowanie jest ważniejsze niż to, co ewentualnie potrafiłbyś zrobić na boisku. Gol na 3-1 dla zespołu Lens jest tego najlepszym przykładem, kiedy wysoki pressing drużyny gospodarzy na Danilo najpierw tuż przed polem karnym Paris Saint-Germain sprowadził się do tego, że Paryżanie piłkę stracili, a za moment Lens strzeliło przepięknego zresztą gola. Kto nie widział, niech żałuje, niech szybko nadrabia. Panie Igorze, proszę laudację na temat Lens. No, Lens zagrało, raczej PSG zagrało tak, jak bardzo tego chciało Lens. To znaczy, że próbowali rozgrywać nawet przed własnym polu karnym. Tak jak wspomniałeś, ta bramka na 3-1. Oczywiście fenomenalne zagranie opędy w samej końcówce. Tylko tak, zagranie piętą. Zagranie piętą, tylko powiedziałeś, że sam talent to za mało, ale okej, możemy powiedzieć, że technicznie to są lepsi zawodnicy w środku pola, chociaż z drugiej strony patrząc na środek tego właśnie... Nie widać. Ale to nawet nie było widać. Lons ma świetnych zawodników. Ale jak Danilo, Rui, Soler, no przecież ten pressing Solera przy wyjściu Seko Fofany, no to tak możemy my to robić, a nie zawodnik, który no ma udowadniać. Ja wiem, że to jest trudna sprawa wejść z marszu i powiedzieć wszystkim, przedstawić się, że ja chcę grać w pierwszym składzie, to nie jest takie proste. Ale no, plus oczywiście zachowanie Sergio Ramosa. Tak patrzę, 35, w tym roku 36 lat kończy. I ta interwencja, on chciał pięknie przeczytać. Chciał wyprzedzić, prawą nogą jakby dziubnąć i po prostu normalnie parę lat temu by sobie wstał. Każdy by bił brawo. Na 10 interwencji 9,5 byłoby fenomenalnych, jeszcze by się włączył albo rozegrał tą akcję. Tylko niestety, lata mijają i te czucie i ta motoryka już nie jest taka. I to było może kilkanaście centymetrów różnicy. A niestety, jeżeli już nie jesteś tak, nie wiem, gibki, tak przewidujesz nawet, już to nie jest to właśnie to się kończy nawet tym. Nawet ustawieniem nie nadrobisz, szybkości już Ramos nie ma. Chciał bardzo fajnie, ale to mówię, on już chyba nie pamięta, że już 36 rok więc idzie. Więc widzisz, więc jak mówisz o transferach ewentualnych Paris Saint-Germain przy kontuzji Presnella Kimpembe, tak, dlatego Skriniar właśnie się cały zbliżają. Czas jest tak, w głowach. Dobrze, muszę Skriniarze, tak. Któremu za pół roku się kończy umowa i być może będzie go można teraz wyrwać. Natomiast zacząłeś bardzo fajnie zacząć o tym Ramosie, bo Ramos to jest dzisiaj wielkie nazwisko, wielkie doświadczenie. Natomiast umówmy się, no, w lidze francuskiej jest dzisiaj wielu stoperów lepszych od niego. Patrzę sobie po drugiej stronie Kevin Danso, no to przepraszam, ale dzisiaj to jest zawodnik, który no to jest taki drugi Rudiger, tak mi się kojarzy. Na pewno tak. W tym PSG bardziej lepszy by był niż Ramos. Oczywiście to jest też przeskok do innego klubu, inne wymagania. Prawda? No to z tym Ramos nie ma kłopotów. Natomiast motorycznie to on już zaczyna na tle najlepszych piłkarzy odstawać. Była taka jeszcze jedna scena, kiedy się musiał z kimś ścigać. No właśnie, zwłaszcza Dembina w takim klubie jak Paris Saint-Germain, gdzie zdecydowanie musisz grać tak, w ataku pozycyjnym i bardzo daleko od swojej jedynie, granty. Kiedy grali trójką obrońców i on grał tego półprawego nawet, ale Marquinhos go asekurował ewentualnie. To, gdzie nie zdążył Ramos, zdążył Marquinhos. No ale jeżeli masz ambicje, by wygrać Ligę Mistrzów, no to oczywiście jest taki... To jest taka pięta Achillesowa, którą inni będą chcieli wykorzystywać. I teraz nawet mówił o tym rozegraniu właśnie Igor, że najwyraźniej nie taki koniecznie był plan, żeby tak grać. Bo dał do zrozumienia po meczu Christophe Galtier, że my też zagraliśmy tak właśnie, jak Lens chciał, a nie takie były założenia. Więc tu też rzucił kamyczek do ogródka piłkarzy, sugerując, że to nie tak miało wyglądać. Swoją drogą, jeśli mówimy o środkowych obrońcach, naprawdę nie jest rzadko spotykaną rzeczą, inaczej, często spotykaną rzeczą, żeby trener drużyny, tak jak Christophe Galtier w przerwie dokonał zmiany dwóch środkowych obrońców, jednego przestawił na lewego środkowego, na prawego środkowego i na odwrót Marquinhosa z Ramosem. Nie wiem, być może to Openda, który permanentnie i non-stop utrudniał życie, no bo to był chyba najlepszy mecz Belga, jest najskuteczniejszym belgijskim piłkarzem w tym sezonie w tych wszystkich najsilniejszych ligach świata, Loïs Openda. Nie Romelu Lukaku, nie Dries Mertens, nie Michy Batshuayi czy ktokolwiek inny, tylko właśnie Loïs Openda, piłkarz, który przecież Mistrzostwa Świata ma do zapomnienia tam jakieś kilkanaście minut w spotkaniu z Japonią. Twoje uwagi. Ja jeszcze chciałbym skupić się na takim może, bo już mówiliśmy, będziemy jeszcze na pewno mówić za chwilę o frankowskim, ale o takim zawodniku, który na mnie robi ostatnio bardzo duże wrażenie, jest Claude Maurice, piłkarz, który... No, który miał być wielkim talentem, był w Lyonie,
szybko z tego Lyonu przeszedł do Nicei, taki znany ruch tych wychowanków Lyonu do Nicei, ale on zrobił to, powiedzmy, jako ten pierwszy albo jeden z pierwszych, bo to już było ze 3 lata temu. W tej Nicei nie dało się na niego patrzeć, naprawdę. A to były duże pieniądze, coś koło 10 milionów, pamiętam, że Nicea za niego zapłaciła. I tutaj mówię, okej, został sprowadzony do Lens w miejsce Kakuty, ale mówię, nie, no raczej nie wygra z Dakosztą. A tutaj miał w tym, to o czym mówiłeś, o tym najlepszym meczu, mi się wydaje, że jednak ten mecz, kiedy wchodził z ławki Openda i strzelił hat-tricka, to właśnie dwukrotnie to mu tam... To był mecz z Toulouse'ą. Tak, dwukrotnie mu tam asystował właśnie Claude Maurice. Teraz znów bramka, dobrze to wszystko wygląda, więc to jest dla mnie zawodnik, który bardzo, bardzo duże robi wrażenie, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, o to, jak współpracuje właśnie z Openda. I to tyle z tych takich, powiedzmy, mniej oczekiwanych. Ja powiedzieć, chciałbym, żebyście podłączyli się pod moją opinię, a pod moją tezę, albo nie, że dzisiaj para Abdul Samed i Seko Fofana miałaby miejsce... To jest dla mnie taka para Fofana w każdym klubie. Nie, ja bym się nie zgodził. Bo to jest tak, jak mówiłem, z tym przeskokiem do klubu o innych wymaganiach, o innej presji, o konieczności innego sposobu gry, gdzie musi na przykład być cały czas wartego pozycyjnym, więc nie wiem, czy oni by od razu sobie dali radę. Ja myślę, że to jest bardzo trudno, bo w ogóle to jest, nie można tego porównywać, bo oczywiście to jest styl gry, ale również inne obciążenie, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o presję, ale ja bym zauważył i zwrócił uwagę na dwóch zawodników, Medina plus Grady. To są gracze, którzy byli kluczowi w tym spotkaniu, bo oni zmieniali stronę, to nie było tak, że jeden dostał piłkę, szczególnie Medina przy pierwszej bramce, zauważcie. Tam było chyba 2 czy 3 próby odbioru, z tego co pamiętam. On nie pozbywał się łatwo tej futbolówki, nie wybijał za plecy szukając Opendy, tylko fajnie popatrzył w jedną, drugą stronę i rozegrał. Potem poszła właśnie do Danso, Fofana i przede wszystkim Sotoka, który nie trzymał się linii obrony, tylko fajnie strzelał właśnie do środka. Wtedy był chyba Ramos czy Marquinhos razem z Hakimim, nie wiedzieli, czy do niego podejść, czy jednak Hakimi musi się trzymać Frankowskiego, żeby tam nie była zagrana piłka, więc bardzo inteligentnie i Sotoka, że dograł do przypomnijcie, do Machado, tą piłkę, którą na drugą stronę, to też było naprawdę bardzo inteligentne zagranie i przede wszystkim Frankowski. On był przy tej akcji na samym początku przy linii, na prawej stronie. Do Ajdary. Nie Machado. Frankowski był na prawej stronie. Jak piłka trafiła na lewą stronę, to nie trzymał się, jak czasami mają zwyczaju skrzydłowi, że tylko oczywiście zrobiłem swoje zadanie, niech tam oni się martwią, tylko wbiegł w pole karne, co jest przy tym systemie z wahadłowymi kluczowe, więc no sama cała akcja, to tak powinno grać PSG w tym spotkaniu, ale oczywiście to nie możemy porównywać, ale mówię, Medina z Grady to byli ci ludzie, którzy może mniej widoczni, ale jeżeli chodzi o rozegranie i te zmiana stron, to byli kluczowi w tym meczu. To jest w ogóle symboliczne, bo Jonathan Grady, piłkarz, który pierwszą ligę poznał bardzo późno. To jest zawodnik, który jeszcze kilka lat temu w ogóle nie marzyło mu się, żeby występować w ekstraklasie francuskiej, a dzisiaj jest to zawodnik, poprawcie mnie, 29-letni, 30-letni, coś koło tego. Ale wiesz co, bo zacząłeś od tego, a grał na Kyliana Mbappé, no umówmy się, że nie miał najłatwiejszego rywala. Znaczy, trudno powiedzieć, że ktoś grał na Kyliana Mbappé, bo kiedy piłkę miał Mbappé, to było zawsze podwójne krycie, za chwilę potrójne, więc to jest inna kwestia, o której też warto widać, pomówić. Że oglądali Mistrzostwa Świata i Mecanów. Tak, to prawda, ale ja chciałem wrócić do tego, od czego ty zacząłeś, że super, że talent nie wystarczy. Natomiast pamiętajmy, że to nie był ten galowy skład PSG, dużo do niego brakowało. Nie było i Messiego, i Neymara. Hakimi grał z konieczności na lewej po stronie obrony. Czyli na Frankowskiego. Tak, czyli na Frankowskiego, a na prawej, Mukiele. Wygrał Mukiele, więc brakowało kilku kluczowych graczy. Vitinha jeszcze nie jest może w swojej najwyższej formie. No dobrze, ale czekaj, ale do czego zmierzam? Soler, Ruiz byli ściągani tutaj, rozumiem, że nie ale do właśnie do tego, ale ja do tego zmierzam, że problem PSG jest taki, że jeżeli nie ma tego galowego składu, to za bardzo widać tę różnicę między tymi, którzy wchodzą, a tymi, którzy są. I to jest wielki problem. Wiesz, że to samo moglibyśmy sobie odwinąć 5 lat temu i to samo byśmy mówili, że te wszystkie Draxlery i ci inni... Nie... Tak, ale wiesz co, pamiętam taki czas, kiedy na przykład w środku rządził Thiago Motta, Verratti i Matuidi. I był trzeci, czyli młody wtedy Adrien Rabiot. I Krycha. No tak. To był 8. I jakoś to wtedy w miarę wyglądało. Ale tak, jest to ten kłopot. Bo jak sobie porównamy z tymi topowymi zespołami, z takim Sich na przykład. City też nie wygrał Ligi Mistrzów, ale jest dla mnie jakimś takim punktem odniesienia mimo wszystko. Jak sobie patrzymy, jakie tam jest bogactwo wśród środkowych obrońców, a też jakie ma opcje na skrzydłach, tam oczywiście nie ma z przodu poza Haalandem piłkarza klasy Mbappé, Neymara i Messiego,
No, takich ale jest, w ogóle nie ma na świecie. Tak, to trudno, natomiast mają czterech, którzy są pomiędzy tą półką, ale dużo wyżej tych solerów. Moim zdaniem to jest jakiś kłopot rzeczywiście, jeśli chodzi o wyszukiwanie tych nie, zawodników. Słuchaj, moim zdaniem kłopot, graczy, że oni nie, to jest kłopot, bardzo szybko odpuszczają. Ale słuchaj, to jest kłopot, godzą się na rolę rezerwowych. To jest kłopot pewnej filozofii też, no bo po pierwsze trudny, wydajesz ogromne pieniądze tych trzech, no więc ten budżet mimo wszystko nie jest z gumy, a teraz finansowy fair play będzie znowu dobrze przestrzegany, no bo ta era COVID-u tak była taka, że musiałeś... Tak, dostali karę, bo w erze COVID-u jednak można było sobie pozwolić na więcej. Teraz już nie będzie można. I teraz wielu piłkarzy nie będzie chciało tam pójść, no bo wiedzą, że nie mają szans na grę. No to zostają ci już znacznie gorsi. Więc oni sami się wpędzili w pewien rodzaj pułapki, z której jest pewnie trudno wyjść. Moim zdaniem to, do czego... To jak ja sobie wyobrażam PSG może za parę lat, to że wreszcie to będzie zespół z taką większą tożsamością francuską i paryską. Że tam będzie mnie w przyszłości może wrócić tak Coman, może Rabiot. Ten, który wszedł. Garbi. Ale że może za jakiś czas tam by wróciłby Coman. Że byłby na przykład Konate, chłopcy z Paryża. Mhm. Prawda, że to może pójść, że to powinno iść w tym kierunku. Bo ci piłkarze są. Czy Rabiot. Czy Rabiot. Czy Kunku. Któremu się kończy. Czy Diaby. Zgadza się, więc to by było dla mnie taki kierunek, kiedy już, nie wiem, może za półtora roku na przykład nie będzie Messiego. Natomiast jeszcze przecież po tym, jak zostało już zamknięte to okienko, to ja, nie pamiętam już jak wy, ale ja się rozpływałem na to, jakich oni ściągnęli zawodników do środka pola, bo przecież nazwiskowo to było bardzo dobre okienko. W końcu mieliśmy nadzieję, że teraz już przestaniemy mówić o tym środku pola, bo nazwiska były bardzo dobre, no tylko że... Renato ale wypadł tutaj... i nie ma go. Znaczy każdy przypadek jest inny. Renato to był transfer ryzykowny, bo on miał od kilku lat kłopoty zdrowotne i dalej je ma, więc to było ryzyko. Podjęli i je mają. Fabian Ruiz okazuje się, że no nie jest łatwo. Napoli, z całym szacunkiem to jest Napoli, ale tu są o wiele większe wymagania, o wiele większa presja, ogromne oczekiwania i on tych oczekiwań na razie nie spełnia. Tym bardziej, że raz gra, raz nie gra. Więc to też nie jest takie proste. Dlatego... Dobry początek, dobre wejście miał Vitinha, trzeba powiedzieć. Tak, to było... Znaczy nie. Tak, to on miał całe te 15... Słuchaj, nie, myślę, że od sierpnia pierwszych do pierwszych 5, 6, 7 to był... Ale tak. Słuchajcie, ale on wszedł fajnie, przecież chyba znąd w pierwszym meczu. To już pokazał od pierwszego spotkania. Tak pokazał się z dobrej strony. To raczej jest jednak tendencja taka. Znaczy ja jednak bym powiedział, ja jednak się z tobą nie zgodzę. Uważam, że przed mistrzostwami on grał... Generalnie był, zdarzają się gorsze mecze, ale generalnie było bardzo dobrze. Natomiast ten rok, czy nie rok, no bo... Dwa mecze na razie. Ten dwa mecze. Znaczy, ten wczorajszy, przedwczorajszy był jeszcze znośny, ale ten poprzedni był fatalny. Słuchajcie, bramka dla Paris Saint-Germain powinna być uznana? Nie. Moim zdaniem nie. Patrzę na powtórki. Nie, jeszcze patrzyłem na powtórki w przerwie, bo tak komentuję na żywo. Samba ma kontrolę nad piłką. Ale ja jeszcze dzisiaj widziałem jeszcze jedną powtórkę, której nie było w transmisji. Żeby by zrobić. Że wyraźnie widać, że on trafił w ręce. A to jest właśnie... Dziwne. Widzieliście, bo ja sobie dzisiaj sprawdziłem, jaką notę dostał, że Ramblisser? Jaką? Siedemkę. Tak? Sędzia? Tak. Okay. A wiecie co, dla mnie troszkę bym pochwalił z PSG, ja bym może inaczej też troszkę, nie to, że zganił, bo gdyby Verratti miał inne nazwisko, gdyby ten zawodnik z numerem 6 inaczej by się nazywał, to byśmy powiedzieli, że to jest niezłe spotkanie, ale że, mimo wszystko, że to jest Verratti, to znowu drugi mecz z kolei taki dosyć przecięty, jak na niego, ale Ekitike w tym spotkaniu... Dużo lepiej niż zazwyczaj i przypomina stylem gry Cavaniego, że ta nawet bramka, to on poszedł na piłkę prostopadło, ma takie coś, że umie wejść w tempo, nie dostał i został na spalonym. A z drugiej strony dostał chyba, kto zagrał? To chyba Soler, taką fajną piłkę do Mukiele. Tak. I wtedy on został na tym spalonym i był bliżej bramki i stoper nie zdąży za tym napastnikiem. Ma takie fajne zachowania, był bardzo aktywny. Przecież ta sytuacja chyba przy 1-1, gdzie strzelił w boczną siatkę jeszcze w tym meczu, też mógł troszkę to lepiej zrobić, ale już powiedzmy trochę inaczej u niego to przede wszystkim lepiej. Ten gol uznany, bardzo dobrze na niego wpłynął ta bramka, prawda? A ja wcześniej też czyli przed przerwą przez Oser. Tak. Ale widać było, że już się lepiej czuli mentalnie. Natomiast kiedy wróci Messi, on znowu trafi na ławkę. Frankowski? To jest ten kłopot zawodnika, jeszcze skończę, który mógłby dobrze grać, gdyby dostał cztery mecze z rzędu na przykład, ale ich nie dostanie. To jest kłopot, jak się teraz Messi, chłopak rozwija. Messi już wczoraj wrócił do klubu po wakacjach i wchodzi w trening. Dzisiaj. Tak, masz rację, dzisiaj. Frankowski? Ocena 8 i trafia do 11 kolejki, od razu uprzedzę fakty. L'Equipe, podobnie jak czterech innych zawodników zespołu Lens, grał na Hakimiego, raz go tak objechał, że o Jezus Maria, że
Chciał się siatę chyba tam z Petit Pont zrobić, co? Taki fajny. Założył chyba mu chyba siatkę i obiegł go do ten Hakim. Widać było, że kompletnie niezorientowany, w ogóle nie zorientował się, o co chodzi. Chciałbym was jeszcze zapytać o... powtarzamy to bardzo, bardzo często. Słucham? Tylo Frankowski. No nie, no chyba, że masz ochotę, no bo tak wiesz, rzuciłem. Nie. Frankowski, no, to taki ping-pong. Nie. W ogóle zwróćcie uwagę, że on strzelał bramki w tamtym sezonie w obu meczach z Lille. Tak. Czyli, wybiera sobie dobre rywal, mecze. Z Marsylią na Velodrom i teraz PSG, więc no pozazdrościć. Naprawdę pozazdrościć. Ogólnie odważny. On idealnie pasuje do tego zespołu, jeżeli chodzi o motorykę. Nie boi się, przy ten pressing to jest gra właśnie pod niego. No i ma ten ciąg, i ma te szczęście, i wie, gdzie się znaleźć. Ogólnie drużyna przecież Lon z tymi... Stop 5, chyba na 5 spotkań 4 tak. wygrało i to Monaco na wyjeździe 4-1 i Marsylia, więc no... To właśnie, tylko grają tymi lepszymi, gdzie trzeba powiedzmy mniej atakować, a lepiej być zorganizowanym, tylko co będzie wtedy, tak, że Strasburgiem. Tak. Jestem ciekawy tego spotkania. I teraz na przykład mieliśmy ten mecz z Nicą wcześniej, parę dni. To nie było takie dobre Lons. Nie było bardzo dobre Lons. To z PSG można Openda, było z Nicą, nie? Dlatego widzisz, też... Openda 60 minut przesiedział na ławce rezerwowych. Dopiero po tym meczu z Paris Saint-Germain przyznał, że Franck S. rozmawiał z nim przed meczem z Nicą i powiedział: potrzebuję cię na PSG. Tutaj wejdziesz dopiero w końcówce. Chcę, żebyś troszkę tak się przepocił, a wpuszczam cię od pierwszej minuty. Nie zagrał Claude Maurice, no bo nie mógł, bo jest wypożyczony z Nicei i zagrał dopiero przedwczoraj. Także no jednak wyszła inna drużyna z zupełnie innym nastawieniem. No trzecia minuta. No właśnie, tylko chodzi o nastawienie. Oczywiście też przy własnych kibicach niesamowitych, ale jeżeli oni chcą walczyć, chcą być zespołem stopu, to takie nastawienie musi być zawsze. To jest właśnie ta różnica. Tak jest. Natomiast powiem tylko jednej rzeczy, bo ten temat Frankowskiego jest o tyle ciekawy, że on pokazuje, jak piłkarze w tym klubie u tego trenera robią postęp. I tak jak mówisz teraz o Claude Maurice, który był, wydaje się, straconym i znowu, więc to jest coś kluczowego. Dwa, to jest umiejętność przez ten dział scoutingu czy dyrektora sportowego znajdywania konkretnych piłkarzy o konkretnych predyspozycjach. Prawda? Bo Frankowski ma wiele wad, ale ma też swoje zalety. I to te tutaj, zalety... To tutaj rzucę nazwiskiem, które pojawi się w trakcie trwania tego programu przy niesamowitej historii. Nazywa się Greg Till. Jest właśnie szefem scoutingu Lens, a dlaczego o nim mówię teraz, to się przekonacie za kilkadziesiąt minut, jak będziemy mówili w niesamowitej historii o tym, o rewolucjach w Nicei na ten przykład. Tak, więc Frankowski tego przykładem, że pewnie mają też jakieś logary, bo teraz tak to działa, że wrzucasz logary, te systemy różne scoutingowe i szukasz piłkarzy po tych predyspozycjach. No i pewnie na tej podstawie... A właśnie, coś chciałeś powiedzieć. Tak, Frankowski, myślicie, że on... To znaczy właśnie pytanie, czy on mógłby iść do innego klubu we Francji? Szczerze mówiąc... Ale że lepszego? No właśnie pytanie, czy jest lepsze? Wiesz co, moim zdaniem nie. Ja w ogóle, wiesz, no ja widziałem tym bardziej, kilkaset jego meczów w Ekstraklasie. Bo zagrał Kuwis 200, tak. I był, kiedybyś mi powiedział nie, no chyba parę lat temu... Kilkaset. No my, słuchaj, no to ponad 100 mogą widzieć. Tak mi się wydaje. Może strzelam, a kilkadziesiąt na 100%. No skoro zagrał ich pewnie z 200 w Ekstraklasie, trzeba sprawdzić. No dobra, no dobra, kilkaset przesadziłem. No ale powiedzmy, że 80. No dobrze. I jakby ktoś wtedy powiedział, że on będzie tak grał, to bym w życiu nie uwierzył. No tak, oczywiście. I super. Bardzo mi to cieszy, że piłkarz, który pewnymi predyspozycjami, nie będąc wyjątkowym piłkarzem, utalentowanym, prawda, ale ma szybkość połączoną z wydolnością, prawda? I to są takie dwie cechy, które wykorzystuje, jest zdyscyplinowany. No i takie wrzucenie go, nie wiem, do Marsylii, to też, może jeszcze jak. Ale robi postęp też, bo widzimy, jaki postęp robił z lewą nogą, jak świetnie prawie piłkę wrzucać. No, każdy kibic pamięta dośrodkowanie do Milika na mundialu, kiedy Milik trafia poprzeczkę. No nie jest tak, gry, wrzutka, więc to jest takie rzeczy, które można wypracować. Frankes po zakończonym meczu razem z piłkarzami wziął mikrofon, okazało się, że ma duży talent wokalny, zaczął śpiewać piosenkę. Co znaczy czy on za sipoty? No, że ich tak zmierzyli. Ale to jest takie Ale to nie jest takie bardzo niegrzeczne. Nie, po prostu. Śpiewali piosenkę z kibicami. To nie takie, że ich zmierzyliśmy. Od takiego cichutkiego szeptu po coraz głośniej. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a sipoty. Co się stało? Zmiażdżyliśmy ich i tak... Coraz głośniej. Piłkarze zaczynali od bycia w kucki, potem coraz wyżej zaczęli skakać. Także Frankes, Lens i kibice tego zespołu. Zaraz to jest poszukam coś, jeszcze dokładnie. To jest jedna i patrzę, ile mam w Ekstraklasie. Przesadziłem, ma 181 w Ekstraklasie. No widzisz, więc nie mogłeś kilkuset. Widziałem ze 100. No, nie mogłeś kilkuset, tak. Bo ich w ogóle dobrze, brawo, brawo nie ma. Na koniec tego wątku o Lens.
Ta drużyna po 17 zdobytych rozegranych kolejkach ma 40 zdobytych punktów. Taki wicelider trafia się wyjątkowo rzadko w lidze francuskiej. Powiem wam tyle, że trzy sezony, kiedy Paris Saint-Germain straciło tytuł mistrzowski na rzecz innych drużyn, na rzecz Montpellier, Monaco i Lille, za każdym razem te trzy drużyny, Montpellier, Monaco i Lille, miało mniej punktów niż Lens teraz. Montpellier w sezonie 11-12 miało 36 punktów, po 17 kolejkach Lens 40. Monaco w sezonie 16-17 z Kamilem Glikiem 39 punktów, a drużyna Lille w sezonie 2020-2021 miała 36 oczek. Więc Lens idzie bardzo mocno, ale ma ciągle 4 punkty straty. Ale w poprzednich meczach, to znaczy w tamtych sezonach, PSG nie było tak mocne jak teraz. No i też tak mi się wydaje, na razie nie ma. Właśnie teraz, wiadomo, zaczęło się mówienie, czy Lens ma szansę na mistrzostwo. No tak, na razie to zobaczymy spokojnie, bo oni... Zobaczymy następny mecz. Dokładnie. Fakt, może ich ratuje to, że teraz jest puchar. Bo ciekaw jestem, jakby po trzech dniach musieli tak samo zagrać mecz na przykład ze Strasburgiem, który walczy o życie. Tak, teraz mamy w najbliższy weekend, kolejki nie ma, grany jest Puchar Francji, a Liga wraca 11 stycznia w środę w dwóch terminach, godzina 19-21, czyli okazuje się, że można grać w środku tygodnia tylko o normalnej porze, a nie tak jak w tej kolejce zdarzały się mecze o godzinie 15. Co swoją drogą, no właśnie, zanim pomówimy o meczu numer 2 czy o numer 3, to tak zapytam was o pomysł tego Celebration Week, jak Francuzi to sobie nazwali, czyli granie zarówno... Sami to odczuliśmy. Tak, zarówno gdzieś tam 28 grudnia i 1-2 stycznia, tyle że mecze, kolejka była rozłożona na cały dzień. Więc to, podobnie jak w Anglii, tyle że w Anglii Boxing Day przypada na święto. Boxing Day to nikt nie idzie do pracy, nikt nie idzie do szkoły. No właśnie, prawda? Tymczasem tutaj mecz w poniedziałek o godzinie 2 stycznia o godzinie 15 na trybunach pustki, transparenty kibiców, tak, że w piłkę to się gra w weekend. Takie było kilka, chyba tylko dwa stadiony się wyłamały. Tak, właśnie Lens i Toulouse, one były grane przy komplecie, ale to były mecze wieczorne po prostu i zwyczajnie. Natomiast chyba nie jest najlepszy, nie wiem, czy będzie to kontynuowane, to był dziwny sezon. Wiemy, że to było przez Mistrzostwa Świata, brakuje terminów, musieli grać. Dlatego, czy to będzie ponowione, zobaczymy, może argument finansowy będzie tak wielki, że tak, ale wtedy muszą właśnie robić mecze albo w tym okresie, ale w sobotę, niedzielę, albo w tym okresie, ale po prostu o porach 19-21. Ale że LFP niby to się spina jakby finansowo takie granie? Nie wiem tego, ja po prostu zastanawiam się, może mają z tego jakieś zyski dodatkowe, tego nie wiem. No, ale na pewno nie wpłynęło to dobrze na frekwencję na trybunach, bo widzieliśmy kilka meczów, niestety było grane w bardzo słabej frekwencji. Jesteśmy w Montpellier teraz, czyli to już były mecze wczorajsze. Montpellier gra z Olimpikiem Marsylia. Jedyny zespół, który w trakcie tego Celebration Week, jak to sobie Francuzi nazwali, wywalczył 6 oczek, to jest Olympic Marsylia. Dwa zwycięstwa, najpierw zdecydowane jeszcze pod koniec roku 6-1 z Toulouse, teraz 2-1 wczoraj na wyjeździe z Montpellier. 4 wygrane z rzędu tego klubu. Już zaczynają się pojawiać głosy, że to jest taka drużyna jak Marcelo Bielsy i nie tylko dlatego, że Igor Tudor w trakcie wczorajszego spotkania usiadł na tej plastikowej lodóweczce, jak to miał zwyczaj Marcelo Bielsa oglądać. Ale się nie popatrzył. Bo wtedy to wiesz, bo wtedy kawa była. Kawa? Tak, wtedy nie zauważył, że kawę się posłużył. Panowie, wasze to może nie wiedzą, tutaj, że była taka legendarna scena, kiedy Marcelo Bielso siadł na tej lodówce, tylko że ktoś mu tam podłożył, bo chciał kawę i usiadł tyłkiem tą gorącą kawę. Podejrzewam, że ten, który to zrobił, mógł takiej pracy. Ale nie, ja myślę, że Marcelo Bielsa zapomniał. Był tak skupiony zawsze na meczach, że szybko o tym zapomniał. Ale wszyscy to pokazywali. No jak ta Marsylia zagrała wczoraj z zespołem Montpellier? Solidnie bardzo. Bardzo solidnie mi się oczywiście podobał. Zwracam jak zwykle na obrońców. I Bailly robił to, czego nie robił Sergio Ramos w meczu z Lens. Czyli wygrywa pojedynki biegowe. Mbemba też. Oczywiście to jest gracz troszkę o innej charakterystyce. Bardziej przewiduje, tak jak Gigot w meczu z Toulouse. Ale jeżeli dostawał piłkę na dobieg, bo przecież Wai, Mavididi to są gracze, którzy dysponują niezłą szybkością, to on cały czas był pierwszy. I chyba to było kluczem właśnie, że zapobieganie kontratakom, bo szczerze mówiąc myślałem, że Montpellier stworzy więcej sytuacji, będzie bardziej groźna. Tutaj się okazało, że właśnie wręcz przeciwnie. Niezły mecz, może niewidoczny był Vertu, ale podoba mi się to, że zmieniał cały czas ciężar gry. Te przerzuty były na kilkadziesiąt metrów bardzo celne. I Rongier drugi mecz z rzędu zrobił to, czego wcześniej chyba nie robił, albo nie dostał wcześniej piłek. Z 20-30 metra wbiegał w pole karne i dlatego padła ta bramka, gdzie strzelił Tavares. To Vertu strzelał tam.
Veretout strzelał. Nie, Rongier. Nie, też myślałem, że Rongier. Do komentarzu chyba zbił mnie z tropu. Czyli świetna teoria, tylko się... Nie, to był Veretout czy Rongier? Veretout, bo ja później później komentator mówił, że to był jednak Veretout. Musiałeś zburzyć mu całą koncepcję. A ja już mówię, a czyli jednak nie. Czyli jednak Rongier, jednak ciągle nie. Rongier ciągle nie. Nieuważnie słucha komentatora, ja słucham go uważnie. Nie, no to szczerze. Czyli tak, Rongier nie, Veretout okej. Tak. Ale to jest właśnie to, jak środkowy pomocnik wbiega przez w pole karne. A propos Bajego, bo to jest naprawdę był świetny piłkarz. Przez i kolejny mecz bez kontuzji, prawda? To jest jego problem. Ale sam powiedział, że jak będzie zdrowy tak. I na to liczy, to powinien być. Ale zobacz, jak go oszczędza, zdjął go po godzinie gry. No. Nie, no dla mnie na zasadzie... Czekaj, Kanał Plus. Nie. Kto komentował ten mecz? To ty powiedziałeś, że nie pamiętam dokładnie, co mówiłem. Znaczy, nie wiem, to taka... głównie prowadzący. Ja mówiłem pewno tym, że przypomniał mi tu tę bramkę, bo myślałem, że to jest Rongier. A później była powtórka i tak dalej, i że jest to samo wejście pole karne, tylko że tym razem był Veretout, a nie Rongier. No dobrze, natomiast jeśli chodzi o Bajego, no to jest właśnie sukces, jak on rozegra spotkanie bez kontuzji, więc myślę, że mimo tego, że on jak gra, to naprawdę wygląda dobrze i wprowadza dużo pewności, to on nie zostanie przedłużony to wypożyczenie, bo to jest za duże ryzyko. Zobaczymy oczywiście, jak inni obrońcy, czy Berdi odejdzie, czy nie. Tam chyba było 7 milionów euro, żeby go wykupić. Wykupić? To nie jest dużo. To nie jest tylko pytanie... Nie jest dużo, no ale... Nie wiadomo, kogo kupujesz. Czy tak. Kupujesz faceta, no na którym cały czas będą eksperymenty medyczne robione w szpitalu. Nuno Tavares, ocena bohatera, 22-letni piłkarz. Strasznie irytujący gracz. Który to zawodnik, najpierw strzela gola, potem styki mu się gdzieś tam... nastąpiło zwarcie, facet schodzi z czerwoną kartką. Początkowo dostał, przypomnij mi, drugą żółtą, tak. Potem po ocenie VAR-u ta druga żółta została zmieniona bezpośrednio na czerwoną, co będzie miało wpływ na późniejszą karę. Czyli on dostał żółtą? Zawodnika. Nie. On dostał żółtą w meczu. Wcześniej. Ale czy to... Nie. On w jednej akcji został żółtą. On został, żółtą, później żółtą? Chyba zagadanie. Tak. Zakopnięcie tak i a potem została zmieniona na czerwoną. Kartka czerwona, Nuno Tavares, schodząc z boiska, było jeszcze 2-0 wtedy dla Olimpiku Marsylia. Postanowił strollować kibiców Montpellier, pokazując im tak na palcach, tak. Że jest... A tak, no to tak, czy tak, no 2-0, że jest 2-0 dla zespołu Marsylii. Skończyło się wynikiem 2-1, ale już Igor Tudor zapowiedział, że nie będzie tolerował takich zachowań. Że będzie kara. Że będzie kara, że to będzie... Ale nie, spokojnie do konferencji prasowej, że oczywiście będzie kara, ale to będzie nauczka dla niego. Tyle. Ale fajne było to, bo chcieliśmy powiedzieć, że już Igor Tudor stał na boisku, był przy nim i go zabierał tam jedną czerwoną kartkę, bo bał się, że coś jeszcze innego zapali. Ale nie, no ogromny potencjał tego chłopaka. Pamiętamy ten pierwszy mecz z Rennes, ogromny potencjał i był taki moment, że grał trochę słabiej, ale teraz mnie zaskakuje pozytywnie, bo on teraz jeszcze bramkę prawą nogą. Nie no, człowiek bomba zegara. Tylko że on miał 5 meczów dobrych, początek miał fantastyczny. Tak. No ale potem 10 meczów być... to nic. A słuchaj, może być wyprzedzenie bramy. Ale strzelający 5 bramy, on by grał dobrze, to by Klos nie został przerzucony na lewą stronę. A widziałeś, jak Kabore grał? Ale to nie jest tak, że wiesz, że w każdym meczu będziesz, to jest młody gracz jeszcze, nie? Tak. Ale jest irytujący, mówię jakby... Szczerze, no, jest taki gdyby nie był taki irytujący, to by nie oczy z Arsenalu, by tam grał w pierwszym ale składzie. Ale mimo wszystko wolę go na wahadle niż na lewej obronie, bo na lewej obronie jakby w bloku czteroosobowym on się nie nadaje zupełnie. Ale słuchajcie, jeszcze tutaj ale w pieśni tym... pochwalnych na temat Kolasinacza, żeśmy nic nie powiedzieli, bo to jest kolejny zawodnik. Ja jestem... Ale nie jako wahadłowy, jako ten... Ale nawet jako wahadłowy się ostatnio sprawdza. Chociaż on poprycznie troszkę lepiej, ale rozegranie, no to naprawdę... Podoba mi się. Na początku widziałem, że troszeczkę taki bardziej zawodnik, że tak powiem dyplomatycznie, bardzo statyczny, a teraz wydaje mi się, że on mu fizycznie... I te dwa okresy przygotowawcze sprawiły, że wraca. Ale Tavares oczywiście styki mu się nie wytrzymał, nauczka dla niego, ale piłkarz o dużym potencjale. Marsylia ma problem, bo ta gra jednak Marsylii opierała się w tych dwóch meczach na tych wahadłach. A tutaj kontuzja Klosa. Kontuzja Klosa. I Tavares. Zaczął o tym mówić właśnie Igor, że wszedł za Klosa i za Kabore. No, źle to wyglądało. Bojan, mam dla ciebie dobrą informację. Nie ma. Ile tam? Spokojnie, 353 łapy w górę. Także jeszcze przypominamy wam, że jeżeli będzie 1000 łapek w górę, tu jest pewien zakład. Przedłużymy program do 23. Bojan wstanie i jeszcze obiecał, że podniesie ręce. 310. Więc 1000 łapek na razie jest 353, ale dużo osób nas ogląda, więc ciągle damy radę. Challenge jest w grze. Ren.
Ren. Jeżeli już o Ren mówimy, Ren wygrywa wczoraj z Niceą 2-1. Gol na 2-1 dla zespołu gospodarzy pada w 89. minucie spotkania. Wcześniej bramkę dla Ren strzelił Martin Terrier. No ale niestety, to na pewno zostanie, od tego też gdzieś tam na początku sobie gdzieś zaczynaliśmy ten program, ale no trzeba powiedzieć, że jeden z najzdolniejszych piłkarzy Ligi Francuskiej w ogóle, jeden z najlepszych strzelców, jeden z najlepszych asystentów, jeden na pewno z najbardziej kompletnych zawodników Ligi Francuskiej, Martin Terrier, wczoraj doznał fatalnej kontuzji, jego krzyk dało się, niósł się po całej Brytanii. Już wiemy, mamy potwierdzone, że ma zerwane więzadła w kolanie. I uszkodzoną łękotkę chyba, tak? Także no to niestety 8 będzie miesięcy. 8 miesięcy. Znaczy wiesz, to tak się mówi, 8 do końca nie wie z tymi kontuzjami. Niektórzy mają 6, a inni mają 12. Ale z łąkotką, jak jest w pakiecie z łąkotką, to niestety, kurczę, pierwszy tygodnie od razu uruchomienie. No szkoda. Fatalna historia, bo mówimy o piłkarzu. Ostatnio przeczytałem wywiad z dyrektorem sportowym zespołu Rennes. To jest Florian Maurice, były napastnik reprezentacji Francji, który nie pojechał na Mistrzostwa Świata w 1998 roku. Wypadł ze składu Mejaquet, ta kadra była liczna, pojechał Henri czy Trezeguet. To był realny kandydat? Wtedy? No. Tak, to był dobry napastnik, wiesz, tylko ligowy napastnik. Jak pojechał Givarch, który miał sezon życia, no to Maurice był lepszym piłkarzem. Maurice był wtedy napastnikiem Olympique Lyon, Givarch był napastnikiem tylko Oser. Ale Florian Maurice powiedział tak: okej, ja nie pojechałem na mistrzowską imprezę, mogłem się z tym pogodzić, bo jednak konkurencja małolatów z Monaco, Trezeguet, Henriego, czy nawet Stefana Givarcha, który był królem strzelców chyba w tym sezonie. Tak, to był jego sezon życia. To jeszcze mogłem to przeżyć. Ale nie był wręcz przypadkiem Givarch? Nie, Oser. Givarch chyba Bo ja wtedy właśnie jeszcze pojechał Dugarry jako czwarty. Przepraszam, tylko jedna, byłem w Bordeaux i właśnie a propos Givarcha, bo tam żeśmy rozmawiali z kinę, z fizjoterapeutami, to oni do dzisiaj śmieją się z Givarcha, że to jest nieprawdopodobne, że taki zawodnik został mistrzem świata i grał w pierwszym składzie jeszcze. Tak, bo na początku w pierwszym składzie. Później była kontuzja. Potem i wrócił chyba na finał. Ale wracam do Floriana Maurice'a, który powiedział, że to, że Didier Deschamps w ogóle nawet nie pomyślał o tym, powołał go raz do bardzo szerokiej kadry, ale potem go szybciutko zwekslował. O Martinie Terrier, właśnie o nim, że nie pojechał taki piłkarz na Mistrzostwa Świata, to tylko pokazuje, jak bardzo my sami, mówi, nie szanujemy Ligi Francuskiej. I dał inny przykład, bardzo interesujący. Mówi, ostatnio przeczytałem, chyba tutaj na łamach waszego L'Équipe, bo to był wywiad dla L'Équipe'a, ostatnio przeczytałem takie prognozy, przewidywania, którzy zawodnicy mogą być za 8 lat topowymi piłkarzami francuskimi na Mistrzostwa Świata u boku, powiedzmy, starzejącego się Kyliana Mbappé. Mhm. I został wymieniony Till, który odszedł z Rennes do Bayernu Monachium. Tak? I tylko dlatego, mówi Florian Maurice, że odszedł od nas do Bayernu Monachium, to wy go wymieniacie jako potencjalnie ogromny talent. A my takich piłkarzy mamy całe mnóstwo w naszej szkółce. Tylko, że akurat tyle odszedł, a inni nie. I tych już nie wymieniacie, bo to już jest dla was coś słabszego. Jest to Liga Francuska. No ale właśnie, bo Martin Terrier, bo o nim była mowa, że bardzo było żal Maurice'owi Terrier wtedy, że nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Dzisiaj kończy się dla niego sezon. Ren sobie, myślę, powinno poradzić, bo ma bardzo głęboką ławkę rezerwowych. Jest Doku, jest Sulemana, tak. Jest Dły, czyli są młodzi ludzie. Ale no to wydaje mi się, że tu się możemy spodziewać ewentualnego transferu. Bo jeszcze tym bardziej, że teraz wypożyczyli dzień wcześniej, przed tą kontuzją, Ablina, który nie był jakby kluczowym, ale był zawodnikiem wchodzącym w miarę regularnie, został wypożyczony do Oser, więc... A może to jest szansa dla właśnie Doku, który de facto jest piłkarzem o innych predyspozycjach, ale na tej samej pozycji gra. Bo jest bardziej skrzydłowym, typowym, natomiast Terrier tego bardziej skrzydła schodził do środka, żeby tam oddawać strzał. Ale być może to jest szansa dla Doku, którym się tak fascynowaliśmy. I czasami tak jest, że nieszczęście jednego może być szczęścią drugiego. I oczywiście tyle goli nie strzeli, ale może wykroje dużo bramek dla swoich kolegów zespołu. Odnieśli 8 zwycięstwo z rzędu na swoim boisku piłkarze Rennes, wyrównując tym samym rekord klubowy, ale to na pewno wszystko jest w cieniu tej kontuzji Martina Terrier. Nicea, jedna, Igor, statystyka w zasadzie mówi mi wszystko na temat tego zespołu. Komentowałem ich mecz kolejkę wcześniej, wynudziłem się strasznie, to już o tym opowiadałem, z Lens 0-0. Ta drużyna wczoraj miała 3 kontakty z piłką w polu karnym drużyny Rennes. Dla odmiany Rennes miało 47 kontaktów z piłką w polu karnym Nicei. To jeśli chodzi o obecność pod polem karnym przeciwnika. Bramkę strzelili piękną,
Ross Barkley wreszcie, ale z dystansu też. I mało tego, dali wcześniej ostrzeżenie, że uwaga, będziemy groźni. Bardzo taka przezroczysta. I to lewą nogą Barkley, tak. Potem prawą nogą, więc no faktycznie jest Laborde, ale tak jest Thuram, są nazwiska. Ale no... Pepe, ale nie ma drużyny, nie ma zagrożenia i tak jest Lotomba po prawej stronie, który też jest ofensywnie uosobionym obrońcą, ale no bardzo słabo wygląda Nicea. I tak na dobrą sprawę, no gdyby nie, no właśnie, jakaś ta umiejętność strzelania z dystansu, no bo oni nie zagroziliby absolutnie Ren w żadnym momencie. No szkoda tylko, że Lovro Majer tak troszeczkę właśnie podszedł do tego, tak, że to jest element do poprawy, bo widział wcześniej, że Barkley potrafił uderzyć z dystansu i potem tak no nie doszedł, nie zaatakował Barkleya, ale no bez tego bardzo słabo się oglądało. I to, co wcześniej, jeżeli chodzi o linię obrony, jeżeli o tą solidność była na dobrym poziomie, to teraz to Dibo, tutaj Rafał mówił, że mu się bardzo podoba, jeżeli chodzi o motorykę, super, ale jeżeli chodzi o taktykę, o takie zachowanie, chodzi przede wszystkim o tą piękną akcję, bo to kolejny raz, gdzie Ren zastosowało taki manewr, że Traore idzie wysoko na prawe skrzydło, Borijo wręcz przeciwnie, cofa się na pozycję prawego obrońcę i rzuca tą piłkę za linię obrony. A to Dibo, widząc, że jest terrier, który właśnie, mówiliście o terrierze, to jest zawodnik, który no chyba w różnych elementach dobrze się sprawdza. Z piłką przy nodze, robi ruch za linię obrony, strzał z dystansu, gra kombinacyjna i właśnie to zrobił to, czego obrońca nie lubi, czyli zrobił ten ruch za linię obrony i ta właśnie linia defensywa nie zrobiła, to jest taka niby podstawa się. Jeżeli widzi zawodnik, który przymierza się do długiego zagrania, 2, 3, 4 kroki musi zrobić. Tutaj to Dibo tego nie zrobił. Całkowicie była złamana linia spalonego. I tutaj też był problem, czyli w ofensywie i w defensywie tak jakoś no bezpłciowo. Przede wszystkim cieszę się, że zespół Ren wygrał, bo to był mecz zespół, który przyjechałby nie przegrać i naprawdę nic nie wykreowali. I tego, który do końca chciał grać, atakować. I oczywiście bywają lepsze mecze Ren, natomiast to, co mi się bardzo podoba, to jest... Są pewne takie automatyzmy, na przykład taka gra do trzeciego, czyli że grasz z klepki, ale nie do tego zawodnika, który ci zagrał, ale do trzeciego, który się włącza. I to w każdym meczu, zwłaszcza w bocznych sektorach, widzisz po kilka razy. Więc to jest coś wypracowanego i to przynosi efekty. Także zawsze chcą grać do przodu, czasami popełniają błędy i tracą trochę goli, ale no, to jest taki zespół, który się ogląda z przyjemnością i to potwierdzili, więc cieszyłem się z tego, że dopięli swego. Zobaczmy na wyniki tej kolejki spotkań. To bilans Nicei do tej pory w tym sezonie jest dramatyczny. 5 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek, ale są tacy, którzy mają gorzej, jak na przykład Strasburg, który przegrywa z Trua 2-3, ma raptem jedno zwycięstwo w 17 rozegranych kolejkach. Dobry mecz Lisa w bramce Trua, dobry mecz też Wieteski. No, ale chyba przewalił. No ale tak sumarycznie trzeba powiedzieć, że ma dobre wejście w zespół. Wieteska, kolejne dobre spotkanie, wygrana na wyjeździe z Lyonem. Lyon ledwo wygrał mecz i już jest jak zawsze, czyli beznadziejnie. Monaco wygrywa z Brestem 1-0 i tutaj zwróćmy uwagę, że wybiegł na boisko w pierwszym składzie Benseguir, czyli ten chłopak, który w swoim debiucie przed 4 dniami zaliczył dublet. Teraz 17-latek wyszedł w pierwszym składzie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Widzieliście tę akcję? Widziałem, kapitalnie. No, on tam nawinął gościa, o mało nie strzelił go na podpoprzeczkę. Ruletą. O jest. I później 6 metrów walnął na bramkę. Ale przy 5-0, okej. Okay. Jasna sprawa, tak. Ale nie przy takim wyniku. Piękna sprawa. To pokazuje, że w głowie jest mocno. Benseguir to jest jakiś zupełnie inny poziom. Trzeba go obserwować. Huber wyczuł i dlatego jest na czołówce. No Huber się zna. Jakie jest ryzyko, że do tego capnie ktoś bardzo bogaty. Może tak być. Ale na kolejny rok trzeba będzie czekać. Wiesz? To prawda. Nie muszą. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że inny Ben przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. I to chodzi o Ben Yedera. Wissam Ben Yedder, pomimo faktu, że kontuzjowany jest Folland, w pierwszym składzie wyszli Benseguir i Embolo. Natomiast Benseguira po godzinie gry zastąpił Boadu. Wychodzi na to, ale tłumaczył to na konferencji. Jest piąty do gry. Tłumaczył to na konferencji, że potrzebował zawodnika takiego na kontrysz w tym momencie. No tak, bo było 1-0. To nie są atuty Ben Yedera. Tego. Słuchaj. Znaczy, wiesz, to się sprawdza, ale nie musi być to. Nie musi to być prawda. Jeszcze dwie rzeczy. Proszę. Przełamanie w końcu Lorient. Tak jest. Niestety na drużynie Onze, która przegrała 9 mecz z rzędu. Ale Lorient wcale nie było lepsze. Nie. Tam fantastyczne uderzenie Enzo Lefe. Tak. No i no trzeba, no może, nie wiem, przy od następnej okazji może jeszcze chwilę poczekamy, ale będzie trzeba się pochylić nad Willem Steelem
wydaje mi się, bo to jest jeszcze niepokonany trener. Tak, tak. No ale Luiz, spokojnie. Ósmy mecz Rens bez porażki, 3 zwycięstwa, 5. A nie 3-6? 5 remisów. 3-6, 3-5, możliwe. 8-9 no meczów. Możliwe. I dobrze grali. Bardzo, bardzo dobrze się ich ogląda. No bo ich się ogląda w ogóle dobrze. Tak, I ten w ogóle mecz Lille-Rens ciekawy. Ale to powinien dostać. Wiesz co, ale pamiętam, wiesz, jak wszedł u nas, to chyba powiedziałeś wtedy, że uwaga, będzie magia. I to podanie do Bamby, który kiwa fajnie, biega też dobrze, ale... Spójrzmy na ligową tabelę. To była seria spotkań, w których było najmniej czerwonych kartek od początku sezonu. Przerwie, to sobie dyskutujemy, przeszkadzasz. No właśnie, ja was bardzo przepraszam, może ja wyjdę. Tylko Nuno Tavares otrzymał czerwoną kartkę, a była przecież już taka seria gier, to była trzecia kolejka, kiedy mieliśmy czerwonych kartek, aż 11 we Francji. Ale jest chyba efekt mistrzostw świata, że te czerwone kartki nie dają. Na szczęście. Może na szczęście. Pierwszy czerwony kafelek pojawił się przy nazwie Paris Saint-Germain. Pierwsza porażka w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rozgrywki. O, Mbappé z Hakimi byli na meczu NBA tej nocy. Byli, właśnie dostali parę dni wolnego. Kiedy oni to zrobili? Nie grają w parze Francji, no to mogą. Byli w Nowym Jorku na meczu Brooklynu. Tak. Dostali od razu po meczu. Pewnie mieli ten czarter. No a co to dla problem? Tak. Kto Boga temu zabroni? Monaco jest już na miejscu 5, na 4 Rennes, 3 Marsylia. Te zespoły solidarnie wygrały swoje mecze. Wygrało także 6 Lorient po bardzo długiej serii, chyba 6 meczów bez zwycięstwa. Reims jest już na 10 miejscu w tabeli. Clermont też trzyma się górnej połówki. Lyon i Lille również, ale co to są za wyniki? To jest dopiero 7 i 8 miejsce, a w dole... Zobaczmy, zespół Angers dalej cały na czerwono. To jest 9 porażka z rzędu tej drużyny. Przypomnę, spadają 4 zespoły, co oznacza, że mają już 7 punktów straty do bezpiecznego Ajaccio. Ajaccio na miejscu 16, to jest ostatni w tym momencie zespół, który nie jest w strefie spadkowej. Ja są tam Brest, Oser, Strasburg i właśnie drużyna Angers. Ale Strasburg to jest tylko 4 punkty tego Ajaccio, więc nie ma się tragedii. Jeszcze a propos Brestu, dzisiaj ogłoszony nowy trener. Tak jest. Eric Roy. Były pomocnik Nicei i Olimpiku Marsylia, tak między innymi. A ostatnio pełniący funkcję dyrektora sportowego. Trenerem był ostatnio w Nicei ponad 10 lat temu. Tak. A no widzisz. Więc ciekawy wybór. Był też w Lons dyrektorem sportowym chyba. O właśnie. Tak, przed... Panowie, uwaga talent, żegnamy zawodnika. A, jeszcze 11 pokażemy. Od razu teraz 11, zapowiedź następnej kolejki pod koniec programu, czyli 11 wygląda tak jak mówiłem, opanowana przez zawodników Lons i jest tutaj Przemysław Frankowski na prawej obronie. No, akurat tak to rozpisał dziennik L'Equipe. Po raz trzeci w tym sezonie, po raz piąty Austriak Danso, który faktycznie ma bardzo dobry sezon, i Samba, ten bramkarz ściągnięty z Nottingham Forest, naprawdę nie dość, że dobrze gra nogami, jest odważny, opanowany. No, nie, nogami gra znakomicie. Nie popełnia zbyt wielu błędów, trzeba. A jeszcze słówko o Giallo, bo kolejny mecz. Tak. Naprawdę Giallo. Bardzo, bardzo solidny. W meczu z Clermont już to właśnie widać, że jednak może... A widziałbyś go na przykład w PSG? Jeżeli chodzi o motorykę, właśnie o tym pomyślałem, że... To jest taki Giallo. I to gość, który ci zagra na środku, na lewej, na prawej. I wiesz, czwórce w trójce. I on nie musi być wybitnym piłkarzem. Nie musi tylko właśnie robić to, co robi obrońca. Odebrać i daj Veratienu. Ma 21 lata, już chyba trzeci sezon na poziomie ligi. Naprawdę. I mistrz Francji, przecież wtedy to był... Danso i Giallo na środku obrony, nie mógł tam trafić nasz talent, bo po prostu nie zagrał. A dlaczego nie zagrał? O tym już za chwilę. Uwaga, talent. A dzisiaj nasz talent to Benoît Badiachil, środkowy obrońca AS Monaco. Nie zagrał przeciwko Brestowi w meczu Monaco-Brest. Był gotowy do gry, ale to już chyba było takie zamierzenie, bo Benoît Badiachil odchodzi. Lada moment będzie piłkarzem Chelsea. Były oferty z Barcelony, były oferty z Manchester United. Podpisze 6,5-roczny kontrakt. Właśnie ja się zdziwiłem, że nie wiedziałem, bardzo, że są ludzie, takie kontrakty. Możliwości. Tak. Nie będą 10-letni podpisywać, jakiś trener stawowy. Tak, trener stawowy, zaraz go potem nie było. Benoît Badiachil, jak zaraz pokażemy taką jeszcze jedną planszę, jeden z najmłodszych strzelców gola ligowego w historii AS Monaco. W dobrym towarzystwie tam się znalazł, bo Kyliana Mbappé, wiadomo, i tego Ben Seguira,
naszego przyjaciela. Ben Łabadiasil na miejscu czwartym, tylko za Thierry Mori, za Kylianem Mbappé i za Włochem Pietro Pellegrin. Kogo ściąga Chelsea, Igor? Bardzo perspektywicznego obrońcę, który już chyba on zadebiutował w wieku właśnie 17 lat, chyba jeszcze jak ja kończyłem swoją przygodę z Borussią. 18-19 sezon. Tak, to on się przyuczał przy Gliku. Tak, na początku popełnił takie błędy dosyć proste, ale właśnie z racji wieku to zostało mu to wybaczane cały czas. Obrońca, no warunki fizyczne znakomite, nie wiem, nie pamiętam ile wzrostu, ale 90 coś około... Plus. 90 plus, tak, więc naprawdę Liga Angielska to potrzebuje takiej graczy. Rewolucja. Stały fragment gry może... Nie strzela, nie wiem, bardzo dużo tych, ale jeżeli chodzi o ma udział, bo zawsze wsadzi głowę, przepraszam. Teraz dwa gole już ma. Gdzieś, no tak, ale to nie jest tak gracz, który, wiesz, nie. Zapewnia 5-6 bramek, prawda? Nie. Więc... tragiczny według ciebie towarzysz, który ma tak, wyjechać. Ale to jest wahadłowy. I przede wszystkim lewa noga i niezłe wyprowadzanie. Lewa noga. Dlatego mnie tak zaskoczyło, że on nie pojechał na Mistrzostwa Świata, że wzięto Di Sassiego, wziął Didier. To w ogóle było na prawo obronę Sassiego. Bo przypomnijmy, że... Zwłaszcza, że był wypad lewonożny obrońca. Tak, wtedy. W ogóle całą historię otwórzmy, że on grał już w kadrze Francji, kiedy było to ostatnie... Z Austrią. Ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata, kiedy nie było 15 kontuzji w kadrze Francji i on grał, nie wiem, czy w dwóch meczach tam nie grał. Z Salibą, tak. On, Saliba... W jednym, ale w każdym razie dwóch w kadrze. A mimo to nie powołał go Deschamps, mimo że wypadł Kimpembe, jeden lewonożny środkowy obrońca. I to jest nawiejące. No, I za lewonożnego obrońcę, mając lewonożnego obrońcę tak? W Monaco, powołał prawonożnego Di Sassiego. Tak. I okazuje się, że on wykorzystał prawie obronę w meczu z Tunezją. Ale to znaczy, że pewnie gdzieś ma jakieś deficyty, brakuje mi czasami koncentracji i zdarzają mu się błędy, natomiast oni kupują wielki potencjał, tylko że patrzą z punktu widzenia zawodnika, bo tak, patrzę sobie na Chelsea, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Fofana ma teraz kontuzję, nie wiem na ile poważną, Kalidou Koulibaly, gracza Lobach często, Thiago Silva, tam jest ogromna konkurencja. I to też idzie chłopak, który wydaje mi się na razie będzie grał mało. Więc z punktu widzenia rozwoju jego kariery mam pewne wątpliwości. Natomiast rozumiem Chelsea w kadrze. Rozumiem Chelsea, że chce uprzedzić konkurencję i wziąć chłopaka z takim potencjałem i to z lewą nogą. Więc tak, ale z drugiej strony Chaloba, który przecież niedawno grał w Lorient. I tak. No wyróżniał się, był dobrym obrońcą, ale to raczej tak. nie ten poziom. Nie podejrzewałem, że później może tak wrócić. Tak, Chelsea. Tak. Naprawdę. Natomiast też trzeba powiedzieć, że ta kwota może nie jest jakaś... 40 to mówią około 400. Do czego to dochodzi? Natomiast 40 za półtora roku mu się kończy kontrakt, więc to był ostatni moment, żeby dobry pieniądz za niego zgarnąć. Przecież on już miał przejść rok temu, zimą, do Newcastle, ale on doznał kontuzji i wtedy się ten transfer wysypał, bo to było też już jakby przyklepane, bo mówimy o zawodniku 21-letnim, on ma prawie 150 spotkań w Monaco, ponad skoro od 17 roku 100 meczów w Ekstraklasie. I to pokazuje, jakie mamy też czasami takie inne myślenie o młodych zawodnikach, bo tutaj wchodzi, debiutujesz jako 17-latek, jesteś zawodnikiem kadry młodzieżowej i masz ponad 100 występów w lidze. Więc no, to jest na pewno, mówimy o potencjale, ale to też już jest duże doświadczenie, bo on grał i w Lidze Mistrzów. I no, chyba tak, tak grał. Lidze Mistrzów? Trzy lata temu musiał grać. Tak, regularnie w Lidze Europy dostał swoją okazję. Tak trochę się zamyśliłem, bo ostatnio muszę wam powiedzieć, przepraszam, taki będzie w trend zupełnie niezwiązany z Ligą Francuską. Ale z piłką? Tak, ale że nie, z piłką. Byłem na siłowni dwa dni temu i wpadłem na... Chwalisz. Nie, poczekaj. Igor, ja też czasami chodzę na siłkę. A ten picek nie za wielki, spokojnie. Ale on tam chodzi, coś robi, czy co? Chodzi. Nie. On chodzi. Panowie, posłuchajcie. Padam na młodego chłopaka, bo tam nikt nie chodzi na tę siłkę, tam gdzie chodzimy. I ja go pytam, a co ty robisz? On mówi, że jestem piłkarzem Legii Warszawa. Sam przyszedł z siebie na poćwiczyć. 17-letni chłopak, skrzydłowy. No jak ci idzie? No właśnie, tam zadebiutowałem w drugim zespole Legii. W drugim zespole Legii. Ja mówię, słuchaj, 17-letni chłopaki. I zacząłem wymieniać te nazwiska z Francji. Ben Seguir. Chciałeś gościa zniszczyć? Jeszcze go troszeczkę. Mówię, czekam na ciebie w pierwszym zespole już za kilka miesięcy. Umawiamy się, no dobrze. Nie, Puciłowski się nazywa. Motywator, nie? Jak? Puciłowski. Ale weź pod uwagę też to, że ci chłopcy się wcześniej rozwijają.
fizycznie, więc to też no trzeba, dobrze, mieć, to trzeba mieć świadomość tego, prawda, że niech młody wiek się, nie będzie. My tu się trochę rozwijamy później fizycznie też na północy Europy, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. No dobrze, dobrze. Poza tym są późno dojrzewający, wcześniej dojrzewający. Każdy ma swój czas. Dobrze, dobrze. Innym powiedzmy. Robię co mogę. Starasz się. Niesamowita historia już teraz. Teraz kolega Bojan zabierze was. No tak, bo ty lubisz opowiadać te historie, a to są ciekawe historie, niesamowite historie. Najlepsze jest to, że Bojan nie wiedział, że ma to robić. No. Nicea. Zbroi się. Ale... Powiedz, o wie, ale... Nicea, można się przejść po komnat dyzongli, może ale... polecam. Tak, uwaga, Nicea zbroi się wcale nie na boisku. Nicea zbroi się od kilku tygodni wyłącznie w gabinetach dyrektorskich. O co chodzi? Rzućmy tak. Dyrektorem, albo nie, opowiadaj. Dyrektor sportowy, trener od przygotowania fizycznego, dyrektor tak zwanego performance, wszyscy wyciągnięci czy wyciągani, bo jeden zacznie pracować od 1 marca z Lens, a do tego gruby transfer z Paris Saint-Germain. Nie, no bo były na początku, zacznijmy od tego, że latem były tarcia mocne między Fournier a Galtierem i zdecydowali się pożegnać jednego i drugiego, więc nie to, że jeden został, drugi czyli odszedł. Trener i dyrektor czyli sportowy. Od razu cały pion został wywalony i właśnie Poznajcie się z tymi dwoma ludźmi. Kto zacz? Po lewej stronie Florent Guissolfi. No właśnie, Guissolfi. Ale wiecie, że różne wersje słyszałem. Nieważne. Ja Guissolfi. Ważne, że przeszedł z Lens do Nicei. Ale zgodnie z zasadami powinien być Guissolfi, bo to GHI jest... GHI. Tak. No, i Jean-Claude Blon. Do tej pory pracujący w Paris Saint-Germain. Ja nie wiedziałem tego, że on był prezydentem w Juventusie. Słuchaj, wiele jest, lat. Słuchaj, no, on brał udział w organizacji Igrzysk Olimpijskich w Albertville jeszcze. Uh-huh. On był prezesem Związku Tenisowego Francji. Tak. Organizatorem Rolanda Garrosa. Później w Juventusie był 5 lat, między innymi stadion Nowy Juventusu, to jest głównie jego dziecko. To jest genialny działacz, zawsze w cieniu, więc to jest gigantyczna strata. Mhm. Od początku tej ery katarskiej to jest może jeden z nielicznych działaczy, który jest tam od początku, prawda? Mhm. W cieniu zawsze. Który rozumie ten rozumie biznes. Tak, rozumie. Tak, tak. Jeżeli chodzi o budowanie też marki PSG, bo oczywiście może mieć zresztą do wyników, ale marka PSG globalnie jest już na super poziomie. Tak jak to kiedyś jest... mówiłeś, że, tak. że jak się pytałeś tak o jakimś sklepie, tak, gdzie, tak, gdzie tak. się najlepsze jakie koszulki, to nie, 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 nie realnie. Nie, nie, to nie było inaczej. Tylko teraz by się nie zmieniło, bo jeszcze jest lewy w barsie. Ale pytałem się, to był sklep Nike'a w Warszawie, pytałem się, jak się sprzedają koszulki dla dzieci PSG. On mówi, dobrze. 10 razy lepiej niż ten Barcelony. Byłem szykowany. Oczywiście teraz jest Lewandowski, no to sytuacja się zmieniła z naszego punktu widzenia. Ale to pokazuje, jak globalnie, a to mówimy o Europie, ale Stany Zjednoczone, Azja tam w ogóle, Japonia, to PSG jest wielką marką. Jest człowiek, i to też jest w dużej mierze jego zasługa. Który właśnie doprowadził do tego, że jest ten deal z Air Jordanem, tak? Więc, jak najbardziej. Więc tak jak Rafał mówi, on jest odpowiedzialny za promocję tego klubu jakby globalnie i też trzeba powiedzieć, że on nie został dyrektorem sportowym czy jakimś prezydentem w Nicei. On został, jest CEO całego Ineos Sports. Czyli on będzie też odprowadzał za tą sekcję kolarską i tak dalej. No właśnie, wygląda na to, że Anglicy bardzo poważnie dalej traktują klub z Nicei. Na to wskazywałyby te transfery, bo ten pion sportowy też został bardzo wzmocniony. Guissolfi, czyli ten młody człowiek po lewej stronie ekranu, zostaje dyrektorem sportowym, został ściągnięty z Lens, a on sam wyciągnął swoich ludzi z Lens. Zaufanych ludzi z Lens, co na pewno w klubie się nie podoba. W Racingu to jestem przekonany, że mają o to do niego pretensje, chociaż nie mówią tego głośno. Wyciągnęli trenera od przygotowania fizycznego Dubois i Bessiera, który jest... Ale byłby numer, jakby teraz wyciągnęli trenera latem. No, kto wie, Franckes na pewno będzie miał dobrą opinię. Ale pamiętacie, kilkadziesiąt minut temu powiedziałem, że jest ktoś w Lens, kto nazywa się Greg Till. Tak. I to jest szef scoutingu. I to był człowiek pracujący bardzo blisko z Guissolfim, no bo to oni podejmowali na przykład decyzję o to, żeby wyciągnąć Frankowskiego z MLS-u i sprowadzić do Lens. Słuchałem właśnie wypowiedzi prezesa Lens i pytany o Guissolfiego, pytany o te straty w pionie sportowym, no bo dyrektor, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, dyrektor performance, no ale to są te osiągi, pewnie chodzi o jakieś wyniki. Wyniki, różnych badań, różnych, motorycznych. No otóż to, no, chodzi o to, żeby to podbijać. Monitorowanie. On też specjalista, jeden z tych ludzi to jest specjalista od
Bo widzimy, że w Lons grają bardzo intensywnie, mają bardzo małą kontuzję. Tak jest i na to bardzo liczą. I to są właśnie ci dwaj ludzie, dyrektor przygotowania fizycznego, ten trener przygotowania fizycznego i ten performance. W tym ogromny udział. No właśnie, natomiast prezes Lons powiedział nie. I oni wszyscy są do zastąpienia. I Gisolfi, i ci dwaj specjaliści od... Ale co miał mówić? Powiedział, najważniejsze, że nie wyciągnęli mi Tila. Til był szefem scoutingu, teraz otrzymał dużą podwyżkę, otrzymał promocję na dyrektora do spraw czegoś tam. Jest już, wiesz, w tym momencie taki bardzo ważny i został w klubie dlatego i tego, myślę, tej osoby też, najbardziej że From Hens nie zostanie wyciągnięty, bo on też dostał promotion, bo został jakby takim typowym menadżerem, bo on też został... No tak, to wszystko zależy od tego, co jest dla niego priorytetem, no bo jednak z punktu widzenia kariery trenera... Mówicie o Franku Ezie, o trenerze Lons. On na pewno tam się czuje dowartościowany. Myślę, że to jest człowiek, który... ma pewne wartości i to jest dla niego ważne. Plus ten projekt buduje od początku i widać, jak to wszystko rośnie. I tam się mu daje rozwijać. I tam ma mocną pozycję, więc jakieś niepowodzenia od razu nie sprawią, żeby nie zwolniony. No ale z drugiej strony, kiedy przychodzi klub, który ci daje już abstrahująco do wiele wyższej pensji, którą mógłby dostać w Nicei. Teoretyzujemy. Ale też daje ci o wiele większe możliwości finansowe do sprowadzania piłkarzy. Jest budowanie lepszego zespołu, więc... Ale myślę, że to bardziej perspektywa dwóch lat, a nie teraz. Tym bardziej przy takich wynikach. Wiesz co, nie, ja właśnie myślę, że to po to zostaje ściągnięci już tak szybko, zwłaszcza Gisolfi, żeby już zacząć może nawet w tym oknie coś zrobić, ale przede wszystkim przygotować się mocno na lato. Bo oczywiście transfery to nie jest tak, że to robisz nagle. Znaczy, niektóre tak, prawda? Ale te kluczowe transfery często przygotowujesz miesiącami, czyli oni już zaraz będą pracowali, czy już nawet pracują nad latem. I wydaje mi się, że trochę zimą, a głównie latem może dojść do takiej przebudowy ale zespołu. Ale też mi się wydaje, że już zimą, bo Gisolfi na pewno będzie chciał w tym pierwszym swoim okienku też zaznaczyć obecność. Więc jakieś transfery będą, zwłaszcza, a wiemy, że jest dużo potrzeba. Andy Delor, który... skłócony jest ze wszystkim, jak zawsze. Nie wiem, czy on siedział na ławce rezerwowych meczów z Rennes. Nie, on teraz chyba niby był chory. No tak, to wiadomo. Taka typowa ucieczka w chorobę, bo już natomiast w poprzednim meczu. I jeszcze o Gisolfim, to też przecież jako dyrektor sportowy, tylko z tej pierwszej jedenastki, a tak naprawdę z aktualnej drużyny, mimo tego, że on przyszedł do klubu tylko 4 lata temu. Jest tylko jeden zawodnik, którego on nie podpisał, to jest Aydara, tak. Więc jakby naprawdę cały projekt, mówi się oczywiście o Til, ale on też miał swój udział w tym, jak wygląda teraz Lons, więc to też nie jest człowiek z przypadku. No i teraz tym chyba najmniej pasującym punktem w Nicei jest trener. Lucien Favre. Ale wiesz, to jeszcze jedną rzecz, bo patrz, pamiętacie, jak 31 sierpnia, kiedy to Seko Fofana miał kontuzję i Lons u siebie grało, wygrało 5-2 z Lorient, fantastyczny mecz, gaszą światło na Stade Bollard. Świeczki się zapalają. Wchodzi na środek boiska właśnie Gisolfi. Wchodzi Arnaud Puy, który tam jest dyrektorem klubu. I Seko Fofana. No i podpisują tę umowę. I kto wtedy by pomyślał, że za chwilkę ten dyrektor sportowy, który wydaje się sercem tego projektu, odchodzi. Więc no to pokazuje, że w sporcie no nie ma sentymentów. I bardzo ciekawe czasy nadchodzą dla Nicei. Ten sezon się im nie układa wybitnie. 5 zwycięstw, 6 porażek, 6 remisów, ale ciągle mam wrażenie, że to jest projekt, który się będzie rozwijał. Może nie na poziomie Paris Saint-Germain, ale z drugiej strony, kto wie, znaczy, możliwości Osa są ogromne. To jest, bo właściwie pan Radcliffe jest jednym z najbogatszych Brytyjczyków. Nie, kto tylko interesuje się Monachijczyk. Zawodowym kolarstwem, ten wie, że grupa... Okay. W każdym razie grupa Ineos to zależy jest tylko od tego, ile on chce w to włożyć, oczywiście. Bo stać go na wiele. Panowie, druga liga... Przypomnij mi tylko jedną rzecz, on chciał przecież kupić teraz Chelsea za 5 miliardów euro. Tak. To wywołało, co też, za co był wściekły jeszcze wtedy trener Galtier, czyli mówi, zaraz, to on chce kupić, znaczy nie mówił tego oficjalnie, ale to tak między wierszami, to on chce kupić za 5 miliardów Chelsea... A tutaj żyłuje Sempi na transfery w zimą, który tak potrzebuje za kilkadziesiąt milionów euro. Tak. Licea czuła się troszeczkę, wtedy Galtier czuł się takim towarem drugiej albo czwartej kategorii, pomielonym razem z budą. Panowie, teraz druga liga, styl życia, bycia. Igor Lewczuk ma głos. Ważny mecz, panie Igorze. 2 dni temu Bordeaux i Sochaux. 3 w tabeli Bordeaux, 2 w tabeli Sochaux i... A nie na odwrót? Nie, teraz się zamienili. Dobrze, teraz się zamienili. Sprawdzam cię. Nie. Śledzisz. Zgadza się. 2-1 na szczycie, 2-1 dla Bordeaux. Bramki Marza i Dwajtaszwili. Marza czy Madża? Marza. Dwajtaszwili. Dwajtaszwili. Ale zrobił identycznie, jak Openda w meczu z Bezże.
dostał bardzo dobrą piłkę, prospadł od Bachły. To samo zwód, niby strzał lewą nogą, przełożenie obrońcy też tak. Może nie tak ładnie jak Marquinhos poleciał aż tam w trybuny, ale wykończenie bardzo, bardzo fajne. Lepsze niż Opendy, bo Opęda to tak strzelał, wiesz, on był zaskoczony, że mu to się udało, że Marquinhos dał się to tak nabrać. Gorzej się nie da. A Donald wpadło. Ma całą bramkę. Właśnie nie powiedzieliśmy o tym. Sam środek w bramkarze. Wpadło. Donnarumma biedny się rzucił, jakby tam piłka była w boczną siatkę. Ale wracajmy do meczu linii. Bordeaux. No bardzo ważny, szczególnie, że Sochaux, jeżeli chodzi o strzelne bramki, to czubek tabeli, nawet chyba w lidze drużyna, która tych goli strzela prawie najwięcej. I przede wszystkim bardzo ważny remis, bardzo ważny punkt u siebie Saint-Étienne, 1-1 z Caen. I tak sobie myślę, bramka strzelona w końcówce meczu przez Saint-Étienne, przez 0-1. Przez kogo? Przez Charbonniera, został ściągnięty z Auxerre. To jest, sprawdziłem, 34-latek. Ja nie wiem, czy to jest aż taki... Charbonnier w debiucie swoim, przecież teraz on został kupiony. Nie, to był jego drugi mecz. Drugi mecz. Ale patrzyłem na te bramki stracone przez Saint-Étienne, 31 goli. Tak patrzyłem na tą pierwszą bramkę straconą, gdzie został podyktowany rzut karny wcześniej, to tak mówię, no to chyba nie ma przypadku, bo te błędy jednak są cały czas takie, że... No, dlatego teraz ściągnęli z zawsze groźnego Nantes. Apiaha, tak? Apiaha. Prawa obrona. Tylko, że to był zawodnik mocno. Tak, bo to chyba jeżeli chodzi o defensywę, to jest dobry kierunek, bo jeżeli chodzi o strzelone bramki, to jest chyba trzecia lub czwarta siła w lidze. Więc tak, no, trzeba dobrze zapeklować. Akurat Apia to... Nie był za dobry zawodnik, dużo błędów popełnił, ale może na poziomie drugiej ligi się sprawdzi. Dlatego zawsze groźny Nantes pozbywa się najsłabszego golinki. I Fabio też liderem drugiej ligi pozostaje Havre, który zremisował na najgorsza defensywa w Paryżu. Najgorsza defensywa. 37 bramek. Saint-Étienne zremisowało z Havrem 0-0. Przepraszam, jakie Saint-Étienne? Paris FC remisuje z Havrem 0-0. Liderem jest Havre, 36 punktów, drugie jest Bordeaux, 31. Przypomnę, dwa zespoły i tylko dwa zespoły, nie ma żadnych baraży w tym roku, tylko dwie drużyny wchodzą. Na trzecim miejscu jest Sochaux, 30 oczek. Było Sochaux drugie, ale Bordeaux ich wyprzedziło po tym bezpośrednim meczu. Czwarte Amiens, 27, piąte Grenoble, 26, szóste jest Metz, 25 punktów. Teraz wracając do Bordeaux, już o tym mówiliśmy kilka dni temu. Teraz 7 stycznia w weekend Bordeaux-Rennes. W meczu Pucharu Francji. Bardzo interesujące. I właśnie spotkanie. Chyba Rafał Strączek w pierwszym składzie. Jak mówiliśmy. Dębina, przyszła pora na twoją ulubioną rubrykę. No właśnie tak. Igor ma swoją rubrykę. Tak. Ja mam powiedzmy swoją. Tak. Ty masz dużo swoich, a Rafał nie ma żadnej. Ja tu przychodzę. Ale tysiąc razy są full. Bardzo proszę, Dębina, opowiedz mi o tych wszystkich piłkach. Ja tu przychodzę w gościnny występ. Oglądamy. Tysiąc razy są full, przed nami kolejna dziesiątka. Tak, sprawdzam, czy wszystkie dżingle są dobre, ale są dobre teraz. Chyba są wszystkie aktualne. La Gazette z koszulką Mbappé, wiadomo i tak dalej. Czyli tutaj się wszystko zgadza. Na naszej liście dobrnęliśmy do miejsca 870, a na miejscu 870 grał w tej koszulce, dokładnie w tej, Nicolas Savino, piłkarz Nantes z lat 90. No, tę koszulkę ma na sobie. Z lat 95-2007, ostatni mistrz Francji z Nantes z 2001 roku. Ostatni też Spadkowicz z Nantes z roku 2007, bo się zdarzyło, był taki rok. Wierny kanarkowym barwom, w tej koszulce, tak. Wierny kanarkowym barwom przez 12 sezonów. I zdarzył się na przykład taki mecz, to był bardzo wszechstronny zawodnik. On grał pamiętam, że grał i na boku obrony, i w środku pomocy, i na boku pomocy. A nawet zdarzył się mecz, kiedy zagrał na bramce. To było spotkanie Nantes-Troyes. Czerwoną kartkę otrzymał Mikel Landreau. To były walentynki 2006 roku. Chcę wam powiedzieć, że mecz zakończył się wynikiem 1-1. Savino przepuścił strzał z rzutu karnego, ale kilkanaście minut wytrzymał, nie puszczając jeszcze jednego gola. Ale mecz był o tyle interesujący, że w drużynie Troyes w bramce też stał zawodnik z pola, bo tam też bramkarz otrzymał czerwoną kartkę. Także to się zdarza wyjątkowo rzadko. Miejsce 869. Piłkarz, którego pewnie żaden z nas nie pamięta dobrze. Nazywał się Bernard Bureau.
był zawodnikiem Paris Saint-Germain w latach 1978-81, to widać, że to lata 70. Kończył karierę w Ligue 1 w innym klubie z Paryża, Racingu Paryż w latach 86-88. Ileż jak pisz. Grał 3 sezony w Paris Saint-Germain, nawet zdobył bramkę w debiucie. Natomiast w momencie, kiedy do drużyny doszedł dużo bardziej znany reprezentant Francji, Dominique Rocheteau, Bernard Bureau musiał zmienić barwy klubowe, ale i tak zdążył strzelić 52 gole w lidze. Miejsce 868. Dębina, komentowałeś jego mecze na bank. Lata 2010-2013 w drużynie Brestu, długowłosy piłkarz, nazywał się Bruno Gruzi. Przecież trener teraz. Teraz trener, no właśnie. Znaczy jeden z trzech, jeden z tercetu trenerskiego. Pamiętam, świetne stałe fragmenty gry. Takie miał, bardzo dobre stałe fragmenty gry, no właśnie. Tym się wyróżniał. I sporo asyst, do tego stopnia, że kibice zespołu Brestu wymyślili o nim taką przyśpiewkę, gdzie nazywali go Saint Bruno Gruzi, czyli święty Bruno Gruzi. No nie, o tobie tak nie mówili, Igor. Święty. No i właśnie teraz chyba będzie dalej w szablu, bo było ich teraz po zwolnieniu Daloglio, oni przez we trzech byli trenerami, on był chyba tym numerem Gruzi. Tak, tak. Aż do dziś, kiedy został ogłoszony Eric Roy jako trener nowy. Bruno Gruzi, to on wprowadzał Brest w 2010 roku do Ekstraklasy. Tak. Wtedy miał taki sezon w drugiej lidze, 10 bramek, 10 asyst. I on też ich do 2013 roku utrzymał w pierwszej lidze francuskiej. Miejsce 867, cofamy się aż do II wojny światowej. I mamy tutaj zawodnika, który był podporą zespołu Saint-Étienne w latach 1944-1953. Nazywał się René Alpsteg. Do dzisiaj jest w top 5 najlepszych strzelców drużyny zielonych, jeśli chodzi o całą pierwszą ligę francuską. W sumie tych goli zdobył 88, no ale zdarzył mu się taki sezon, to był 1951 rok, kiedy dwa razy ustrzelił Toulouse i Marsylię, zdobywając w meczach przeciwko nim po 4 gole. No to jak tak strzelasz bramki, to wiadomo, że będziesz gdzieś bardzo wysoko. Miejsce 866. Wyobraźcie sobie, że grał w piłkę jeszcze 2 lata temu, a podpisywał pierwszy zawodowy kontrakt w 1994 roku, a debiutował w Ekstraklasie francuskiej jeszcze w 1997. Cedric Barbosa. 5 kolejnych klubów ligowych. 14 lat w Ligue 1. No i właśnie, na koniec kariery podpisał kontrakt w Evian. To jeszcze zanim ta drużyna nazywała się Evian, to Nogayar. A, czyli on te awanse robił, faktycznie. On robił te awanse. Miał wtedy 35 lat. Myślę, że już ma fajną emeryturę w Alpach. Pięknie położone kontrakt, miejsce. Kiedy Evian było w trzeciej lidze. I jeszcze na koniec kariery zdołał dotrzeć, tutaj jest właśnie w tym stroju Evian, już jako 38-letni zawodnik znowu zagrał na koniec kariery w Ekstraklasie francuskiej. Odszedł z tego klubu w 2016 roku, rok po tym, jak drużyna zbankrutowała. I miał wtedy 40 lat na karku. Słuchaj, a jeszcze dwa lata temu grał. Wczoraj komentowałem mecz Montpellier-Marsylia i tam grał Leo Leroy, syn Laurenta Leroy. Oni grali razem wtedy w Evian Nogayar. W tym ostatnim, mówiłem o tym w komentarzu, bo sprawdziłem sobie. W tym ostatnim sezonie, kiedy oni spadali z ligi. Barbosa, Sorlin. Tak, mi taki pościg był trzech takich. A to wśród to Leroy miał 39 lat, grał wszystkie mecze, był kapitanem, czy tam 35 meczów, był kapitanem, 8 goli, 7 asyst, 39-latek. No tam takim najbardziej znanym piłkarzem tamtego Evian, który potem... Daniel Vaz, Duńczyk z Walencji. Poulsen też był przez moment? O Jezus, albo już... Nie, chyba Vaz, Daniel Vaz był Na boku pomocy. Tam mógł ktoś jeszcze być, już teraz nie pamiętam. Ale Daniel Vaz, a pamiętam. Na miejscu 865 zawodnik, który był uznawany swego czasu za wielki talent, nazywał się Luis Marcialis, występował przez 7 lat w Bastii. W roku 1981 roku jako 21-letni napastnik strzelił gola w finale Pucharu Francji przeciwko wielkiej wtedy drużynie Saint-Étienne, aktualnemu mistrzowi Francji, w składzie z Michelem Platinim, z Batistonem, z Lopezem, z Jean Vionem, czyli to wszystko reprezentanci Francji na mistrzostwach w 82. Tam był też Johnny Rep, czyli były wicemistrz świata z reprezentacją Holandii. Mówię o tym Saint-Étienne. A jednak Bastia wtedy w tamtym finale Pucharu Francji wygrała 2-1. Wtedy mówiło się też, że Marcialis powinien otrzymać powołanie do kadry narodowej. Ostatecznie nie otrzymał go nigdy, a karierę skończył szybko i młodo, bo już jako 26-letni piłkarz zmarnowały go kontuzje. Skończył w drużynie Nancy w roku 1987. Nie, dobrze mówiłem, że Poulsen też grał. Wiem, Poulsen? Jeden sezon. Miejsce 864. Niewielu było izraelskich piłkarzy w lidze francuskiej, ale jeden taki się trafił. To była udana, ale bardzo krótka historia
nad Sekwaną. Otóż Wiki Perec, bo o nim mowa, był piłkarzem Strasburga przez dwa sezony w latach 81-82. W pierwszym sezonie 14 bramek, w drugim sezonie 13 goli. Po tych sezonach odszedł do drugiej ligi, do Rennes, z którym to wszedł do ekstraklasy francuskiej i zaraz po tym awansie wrócił do Izraela i tyle go widzieli. No ale ląduje dzięki temu na 864 miejscu. Olivier Eshwafni, miejsce 863. Dzisiaj bardzo szanowany ekspert telewizyjny we Francji, w Eurosporcie. Były trener reprezentacji Francji kobiet. Były trener Kasi Kiedrzynek w Paris Saint-Germain, bo przez 4 lata był trenerem sekcji Paris Saint-Germain, tej kobiecej. W Kasie prowadził. Dzisiaj przejął w czerwcu 2022 drużynę Quevilly, drużynę męską już, na drugim poziomie. Ale to jest przede wszystkim wychowanek Monako, który nigdy w Monako nie zagrał, natomiast występował w swojej karierze i w Marsylii, i w Strasburgu, i w Rennes, i jak tutaj go widzimy, Nicei, w koszulce Nicei, którego to nawet zespołu był kapitanem. Nawet w roku 1997 była wielka gwiazda zespołu Nantes, Henri Michel, a potem trener, między innymi trener reprezentacji Francji, a wtedy trener reprezentacji Maroka, dzisiaj już nieżyjący niestety, wielki piłkarz. Henri Michel chciał dać obywatelstwo Eshwafniemu, bo jego mama była Marokanką, i zabrać go na Mistrzostwa Świata do Francji, na ten Mundial 98, ale Eshwafni nie zgodził się, nigdy nie dostał powołania, nigdy nie pojechał na imprezę, nigdy nie zagrał w drużynie narodowej. Miejsce 862, też znane nazwisko, nie Salomon Kalou, młodszy brat, ale jego starszy brat, Bonaventure Kalou, Auxerre, 2 lata, potem 2 lata Paris Saint-Germain, wreszcie Lens. To jedyny taki piłkarz, który w 2 kolejnych finałach Pucharu Francji dla zespołu trenera Giroud, dla Auxerre, strzelał gole w meczach finałowych. I nawet został wybrany do 11 sezonu 2005, a to była dobra drużyna. W sezonie 2005 ta 11 w pomocy grali zostali wybrani Juninho Pernambucano, Michael Essien i właśnie Bonaventure Kalou z zespołu Auxerre. Potem poszedł do Paryża. Debiut miał taki, że strzelił gola i miał 3 asysty w jednym meczu. Przyzwoity. I tyle. I potem już był tylko... I świat o nim... Wyszedł z założenia, że najlepsze to zrobić, zrobi dobre wrażenie. Zrobił. I wreszcie zrobił bardzo dobre wrażenie. I wreszcie ostatni piłkarz na dziś, 861 miejsce, znakomity technik. Nie wiem, czy go pamiętasz, Dębina, Aljosza Asanović. Oczywiście. Reprezentant Chorwacji w tamtym 98 roku, na który to Mundial Eshwafni nie pojechał, Asanović zdobył brązowy medal z reprezentacją Chorwacji właśnie. Natomiast był to przeelegancki piłkarz w środku pola. Nie za szybki, natomiast miał cudowny zmysł do gry kombinacyjnej, świetną nogę. Najpierw kilka lat w Metz, a potem trafił do Cannes, gdzie uczył przygotowania do zawodu niejakiego Zinedina Zidana. A tak go uczył, że obaj spadli z ligi w tamtym sezonie. To był taki sezon 94-95. Cannes spadło z ligi z Zidanem i Aljoszą Asanović. A potem jeszcze na kilka lat trafił do pierwszej ligi francuskiej, gdzie z Jackiem Zioberem grali, chyba Carlosem Valderamą, może Laurentem Blanc. Montpellier. Grali Valderama to był wcześniej. Montpellier. Wcześniej? Myślisz? Koniec lat czyli gdzieś tam się minęli. 90-tych. 80-tych Valderama. Nie, początek lat 90-tych. Koniec lat 80-tych Valderama, moim zdaniem. Początek lat 90-tych na pewno też możesz to sprawdzić na koniec, jeżeli zdążysz, bo to już jest ostatni punkt naszego dzisiejszego programu, więc musisz to szybko zrobić. Chcę ci powiedzieć, że drodzy nasi widzowie... Zawiedli. Zawiedli. 712 łapek. Ach, cholera. Bojan zadowolony, nie będzie musiał. Zapraszamy was do oglądania już w najbliższą środę następnej kolejki Ligi Francuskiej, póki Dębina jeszcze sprawdza, co z Valderamą kiedy grał. Moim zdaniem 8,90. No dobrze, to końcówka to 80-tych, 90-tych. I początek 90-tych. Jest... Nie, 90 rok to też końcówka to 80-tych. Tak wygląda zestaw par następnej kolejki. Gramy tylko w środę i tylko w dwóch... że tak powiem, w slotach czasowych. To wszystko do obejrzenia w Canal Plus. Zapraszamy was. 10 zł za pierwszy miesiąc. Możecie sobie znaleźć link. Między innymi mecz pierwszego w tabeli PSG z ostatnim Angers. Komentują Rafał Dębiński i Igor Lewzuk. Między innymi, co tu jeszcze mamy ciekawego? Nantes-Lyon. Skomentują Tomasz Smokowski i Marek Józwiak na ten przykład. Co tu jeszcze mamy takiego interesującego, panowie? Marsylia jedzie do Troyes, do Lisa. Nicea grał u siebie z Montpellier. Mnie bardzo ciekawi Strasburg-Lens. No właśnie, bardzo. Też ciekawy mecz. To prawda, Strasburg z Lens.
To tyle na dziś. Bardzo mi było miło gościć was w naszym studiu. Igor Lewczuk. Dziękuję bardzo. Jak zawsze bardzo sympatycznie. Rafał Dębiński. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Bojanowski. A na koniec chciałbym was jeszcze zaprosić teraz już tak na poważnie na jeszcze jeden program, który jutro na antenie kanału sportowego, mniej więcej za 24 godziny, o godzinie 20 jutro, Krzysiek Stanowski zaprasza do Krakowa.